Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek nosi podtytuł The Snyder Cut. Będzie trwał 7 godzin 38 minut, z czego 6 godzin 23 minuty będą w slow motion. Więc tego możecie się spodziewać po dzisiejszym odcinku, co by się zgadzało z tym, że będziemy więcej 1,5 godziny kontentu sensownego. Ja nazywam się Tomasz Strągowski, jestem dzisiejszym prowadzącym ten odcinek, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio zaczęliśmy różnicować prowadzących odcinek. Są tu ze mną również... Gajewa Smoleńska, reprezentująca własną opinię. Ja się mam tylko pytanie, czy jak będziemy mówić slow motion, to robimy to w postprodukcji, czy musimy? Robimy to w postprodukcji, to będzie kosztowało 200 milionów dolarów. O, dobra, dobra. To jest dokładnie budżet, którym dysponujemy, żeby cokolwiek robić w tym podcaście, no. Jeszcze jest ze mną jedna osoba. I tak, Dominik Gąska, zbieramy na Patronite. Jak zbierzemy 200 milionów, to wypuścimy Snyder Cut. Wszystko w waszych rękach. I żeby nie było też dolarów, jakby tak. Jak zbierzemy 200 milionów złotych, to wciąż nie będziemy w tym to miejscu. Nie, to za mało. To będzie świadczyło tylko o waszej chciwości, drodzy słuchacze. Chciałbym zacząć z takiej mańki, że Bartosz Widoszka zadał nam pytanie na stronie internetowej, co musi mieć dla was idealna łazienka, oprócz takich podstawowych postaw, coś, co bardzo dywan, was cieszyło podczas korzystania z niej. Dywan i wykładzina. Jednocześnie, jakby dywan na dywanie? Tak, dywan na ścianach, wykładzina tam, gdzie powinny być kafelki. Na suficie. I jeszcze by się przydała jakaś taka kuchenka, żeby mogła z wanny przewracać kotlety. To jest dla mnie super istotna rzecz. A i albo wrzucać gówno do mikrofali. Jak w samochodzie takie są miejsca, gdzie możesz położyć... No, ty tak nie robisz, Dominik? What the fuck? Gówno do mikrofali? Tak, jest takie miejsce, robisz z gównem, gdzie możesz... Dominik? Ja czasami wdeptuję pod prysznic do tego... odpływu. Nie no, żeby było takie miejsce, gdzie jak w samochodzie możesz odłożyć piciu, to coś takiego musiałem mieć pod prysznicą. Na gówno, żeby było gdzie odłożyć. Tak, no obecnie na gówno, żeby potem je włożyć do mikrofali. O co ci chodzi, Dominik? Ja nie wiem, jak ty korzystasz z łazienki i nie wiem, czy chcę wiedzieć, jak ty korzystasz z łazienki. Nie? Dominik, jakie są twoje fantazje a propos łazienki? Nie mam żadnej fantazji a propos łazienki właśnie. Nie, naprawdę? Naprawdę. I jeszcze taka fontanna z czekoladą byłoby spoko, jakby była dobra. Żeby się można było w niej kąpać. Nie, żeby na dywan chlapało, wiesz, to jest dla mnie ważne. Żeby ludzie się nie zorientowali, że masz całe stopy w gównie, co nie? Potem jak wciskałaś go w odpływ. Tak jest, to jest dokładnie to, co moja fantazja. Nie wiedziałem, że pójdziemy w tym kierunku jakby z naszymi fantazjami. Ja przeczytałem to pytanie, ponieważ 2 lata temu przeżyłem remont i mam jakby poglądy na swój temat, więc stwierdziłem, że to będzie ciekawe. Są 3 rzeczy, Bartku, które są ważne moim zdaniem w łazience. Po pierwsze, żeby kabina prysznicowa była duża, żeby można się było w niej normalnie poruszać i żeby nie obijać się cały czas, tak. I leżeć i płakać, to prawda też. Żeby nie wisiały jakieś rzeczy wszędzie, żeby się nie obijało wszystko, żeby nie przyklejała się do ciebie jakaś ta płachta taka odsłaniająca czasem, co nie jest na kabinach. Więc tak, więc to jest ważne. Po drugie, żeby kibel był wygodny, żebyś mógł tam po prostu porządnie usiąść i żeby ci było dobrze z tym, że tam siedzisz, bo jednak jest to jedna z podstawowych rzeczy dla przeżycia każdego gatunku. Sranie, wydalanie, tak? więc dobrze robić to w... komfortowych warunkach. A po trzecie, jak masz kafelki w łazience i masz fugę między kafelkami, to zadbaj o to, żeby ona nie była jasna. Bo to się kiepsko kończy, jak ona jest jasna. Ja mam autentycznie coś mądrego do powiedzenia. A co moje nie było mądre? Nie, no w sensie oprócz tego, co mówiłam wcześniej, tak? Jakby to nie było za mądre nic, co powiedziałam wcześniej. W Japonii jest takie muzeum, się nazywa Toto Museum. I to jest centralnie muzeum związane z kiblami i tym, jak Japonia rozwijała technologicznie to, żeby one były wodooszczędne i jakie tam rozwiązania w ogóle do nich weszły. Plus wszystkie te mechanizmy, które masz w Japonii, że tam ptaszki, tam jak klikniesz, to ptaszki śpiewają, jak klikniesz, to tam słyszysz szum lasu i tam whatnot. I te wszystkie podmywajki. I to jest w ogóle jedno z najlepszych muzeów, w jakim byłam, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ono jest stworzone i jak tam jest ten ciąg zwiedzania, jak to jest wszystko poopisywane, bo to jest po prostu zrobione super ciekawie. I po tym muzeum stwierdziłam, kurde, ja chyba chciałabym taki kibel w domu. Taki japoński? Realnie,
Tak, że realnie widzę, że widzę sens w zainwestowaniu w to, tak? Jakby jest firma, to jedy, która sprowadza toalety oszczędne japońskie do Polski. One kosztują około 6 tysięcy złotych. Tak, okazało się, bo wtedy jeszcze nie było takiej firmy, że było gigantyczny problem w ogóle z faktem, że Japonia nie eksportuje tych kibli. W ogóle nie było czegoś takiego i ostatnio się okazało, że rzeczywiście jest pośrednik, że do Europy można sobie sprowadzić taki kibel. I to będzie na pewno, jeżeli kiedykolwiek kupię mieszkanie, a to się nie wydarzy, bo się urodziłam w takim roku, jestem milenialsem, że po prostu nie będzie mi nigdy stać na mieszkanie. A to sobie na pewno, to by była pierwsza rzecz pewnie, którą bym kupiła. Dziękuję. Okej, mam nadzieję, Bartku, że się zadowolą nasze odpowiedzi. Wszystkie. My dzisiaj wszyscy jesteśmy z młodzieżą. Każdy z nas ma jakąś świeżynkę, ale chyba najbardziej z młodzieżą jest dzisiaj Dominik, ponieważ grał w nowe Soulsy, że się tak wrażę. Więc Dominiku, co jest grane u ciebie? Tak. Nowe. No, z miesiąc temu. Najnowsze, tak. Ale grałem już ostatnio w Lost Judgment, do którego kupiłem rok temu. Judgment mi się super podobał, jedynka. Teolos Judgment pograłem z 1/3 gry, przeszedłem ten rok temu i nie wiem, czemu przerwałem. Nie tak, że mi się nie podobało, tylko jakiś inny kwiatek znalazłem, jakieś inne poletko, przeskoczyłem na niej i przerwałem tę grę, więc postanowiłem ją zacząć od nowa teraz i przejść. I ku zaskoczeniu wszystkich, to są nowe Soulsy. Nie, no mówię ciągle Lost Judgment jeszcze. No i grałem sobie w to Lost Judgment i super mi się grało i doszedłem praktycznie prawie już tam, gdzie ostatnio przerwałem i Patryk Fiałkowski napisał do mnie, tam coś tam z nim gadałem, o czym gram, w co gram czy coś i on napisał tylko jedno zdanie, że ja gram w Lies of P i jest zajebiste i apparently to wszystko, czego mi potrzeba, żeby zostawić grę, w którą gram i odpalić inną. Arcydzieło, nie zapominajmy o tym. Więc postanowiłem dać szansę temu Lies of P. Szczególnie, że gra jest w Game Passie. I miała super demo. Miała spoko demo, tylko właśnie mi się to demo, ona mi po tym demie nie podeszła. Ale ona mi po tym demie nie podeszła nie ze względu na to, co w tej grze jest, bądź nie ma, tylko ona jest tak na pierwszy rzut oka straszliwie wtórna, jeżeli chodzi o gameplay i projekt do gier From Software. Jest do tego stopnia wtórna, że miałem takie wrażenie, okej, gram sobie w tę grę i ona jest okej, ale właściwie to czemu nie gram w takim razie w Soulsy, skoro żadnych Soulsów nie skończyłem w życiu od początku do końca, więc może powinienem grać w Soulsy zamiast w to. Więc jakoś czułeś Elden Ringa, że tak, tak. Przypomnę ci swoje własne historie grania. Tak. Elden Ringa tak, ale chodzi mi o Dark Souls, którąś z tych części. Więc jakoś tak i Beyond Two Souls chyba skończyłeś, nie? Najlepsze Soulsy. Najlepsze spośród Soulsów. Nie miałem tej gry na radarze, no ale postanowiłem dać jej szansę i spróbować, skoro Patryk napisał, ewidentnie jest dla mnie autorytetem w dziedzinie Soulsów. I klasyczny Adam to. Jest, tak, jest to naprawdę fajna giereczka, ale jeszcze zanim o tej giereczce, to powiem, kto ją zrobił. Zrobiło jej koreańskie studio Round 8, jeżeli dobrze pamiętam. Chwilkę, miałem to otwarte i oczywiście zamknąłem sobie z jakiegoś powodu. Ja wiesz, ja się powiem, że jak tak. Dominik sprawdza coś tam, że dla mnie w pewnym momencie dużym zaskoczeniem było, że Lies of P jest, nie jest o liczbie P, tylko jest o Pinokiu. O Pinokiu, tak, bo on jest z kukiełką. Ale tylko szybko powiem, zrobiło to koreańskie studio Round 8 Studio, wydał to NeoWiz, też koreańska firma, południowo-koreańska oczywiście. To jest firma, która wcześniej zrobiła jedną grę. I był to jakieś kiepskie MMO, to był jakiś remake, czy re-release, czy coś takiego, jakiegoś słabego MMO, nie pamiętam w tej chwili tego tytułu. No whatever, w każdym razie nie jest to studio znane z czegokolwiek. To nie jest jego debiut, to Lies of P, ale tak prawie, tak naprawdę. I jest coś niesamowitego w tym, że studio, o którym nikt nie słyszał, które zrobiło wcześniej, no, kiepskie MMO z wszystkiego, co tam słyszałem, wydaje grę, która jest naprawdę spoko giereczką. I tak, tak jak zauważyliście, jest to gra o Pinokiu, jest to taka współczesna reinterpretacja. Reinterpretacja. Tak, opowieści. Lubimy to teraz w tych latach. Opowieści o Pinokiu, który to jest kukiełką, tylko że tak jako kukiełkę rozumiemy takiego robota po prostu, mecha, takiego. Nie jest człowiekiem, co jest ważne. Nie jest człowiekiem, tak. I budzi się w świecie, w fikcyjnym mieście Krat, które zostało opanowane przez inne kukiełki, które się oczywiście zbuntowały.
gdyż nastąpił... Ku zaskoczeniu nikogo jakby. Tak, one sobie, ludzie mieli te kukiełki im pomagały i dotrzymywały towarzystwa i tak sobie żyli wspólnie, po czym coś się wydarzyło. Te kukiełki wpadły w jakiś szał morderczy, zaczęły zabijać tych ludzi, a jednocześnie ludzi zaczęła toczyć jakaś choroba, przez którą zaczęli popadać też w szaleństwo, mutować się i tak dalej. Więc jakaś wielka apokalipsa się w ogóle wydarzyła i ten Pinokio się budzi i no i musi odkryć to, co się tam wydarzyło i jakoś tam jest ostatnią iskierką w tym świecie normalności czy jakiejś nadziei. Tak, jego jakby głównym, jego mocą główną jest fakt, że on może kłamać. Właśnie, do tego zmierzam, okay. Właśnie do tego próbuję dojść. Dokładnie, w ogóle ciekawe, że teraz to powiedziałaś, bo dokładnie miałem o tym teraz mówić. No i widzisz, wiedziałam, że o tym powiesz, już jest powiedziałam, tam, tak. Teraz jest moja. Wygrałam. Jest tam fajny twist, który mi się, bo teraz wszystko to brzmi tak dosyć standardowo, jeżeli chodzi o takie historie o buncie maszyn i tak dalej, ale jest tam bardzo fajny twist, który polega na tym, że Pinokio ma moc, zdolność kłamania, która odróżnia go od pozostałych maszyn. To znaczy w tym świecie istnieje coś takiego, nie pamiętam jak to jest nazwane, no ale takie basically prawa robotyki, tak? Które mówią, że tam te kukiełki pewnych rzeczy nie mogą robić. I jedną z rzeczy, których nie mogą robić, jest kłamanie. Tam praktycznie na początku gry, jak trafiasz do takiego hotelu, który później służy za taki hub, do którego wracasz, że tam gadasz z ludźmi i tak dalej, to te drzwi przy wejściu są zaprojektowane tak, żeby nie wpuszczać kukiełek, więc pytają się ciebie, czy jesteś kukiełką. I normalnie kukiełka nie może skłamać w takim momencie, więc jest to idealne zabezpieczenie po prostu, że pytają się go, czy jest kukiełką, jak powie, że jest, no to go nie wpuszczają. I wtedy możesz skłamać i ona cię wpuszcza. I jakby ta umiejętność kłamania jest też czymś, co z tego, co rozumiem te fikcje, sprawia, że Pinokio jest bardziej ludzki. W sensie to świadczy, umiejętność kłamania jest tutaj równoważona z człowieczeństwem, co wydaje mi się... Jest prawdziwym chłopcem prawie, no. Tak, co wydaje mi się fajnym pomysłem, że właśnie taki twist na to kłamanie, że właśnie to kłamanie jest w cudzysłowie czymś dobrym, to znaczy czymś, co odróżnia właśnie człowieka od maszyny, że człowiek potrafi kłamać. Więc to mi się podobało i w ogóle tak fabularnie ta gra... Ja nie gram w nią jakoś super dużo jak na razie, mam 8 godzin zrobione, ale no, myślę, że na tyle, żeby tam mieć o niej jakąś opinię. I to, co odróżnia, jak kończąc jeszcze o tej warstwie popularnej, tę grę od gry Gear From Software, ona ma taką zupełnie normalną fabułę. Taką, że masz postacie, z którymi gadasz, rozumiesz, co się w tej grze dzieje, jest to tłumaczone, nie jest taka... Nie ma tego całego... No, ale z drugiej strony jakby też przy Elden Ringu oni trochę od tego odeszli już, trochę od tej kryptyk tego... fabuły, bo jest... Elden Ring jest normalnie opowiedzianą grą, w której nie musisz się domyślać tak, rzeczy, tylko one się dzieją i ty widzisz przyczynę, skutek i jakby idziesz za tym, tak? Ale wciąż wielu się musisz doczytywać. Pamiętam, że jak grałem w Elden Ringa, to miałem tak, że musiałem siedzieć na jakiejś wiki, gadać z ludźmi i tak dalej, co było też urokiem tej gry. Ja nie twierdzę, że to podejście jest złe, ono wręcz, no przecież From Software na tym podejściu zdobyło rzesze fanów, tak? Więc to jakby nie wartościuje tego, natomiast jest to fajne, że przy tym wszystkim, jak ta gra strasznie dużo zapożycza i to tak zapożycza jeden do jednego, to akurat tego nie zapożyczyli i postanowili opowiedzieć taką raczej normalną, zrozumiałą fabułę. A jeszcze o tym zapożyczeniu powiem, to jest taka gra, właśnie o tym chciałem powiedzieć na początku, dlaczego ona mnie tak zniechęciła, jak grałem w demo, że to jest taki rodzaj... Dużo gier to robiło, szczególnie które wyszły krótko po Soulsach, że jakby twórcy tej gry nie do końca wiedzą, co sprawia, że Soulsy są Soulsami i że odniosły taki sukces, więc na wszelki wypadek kupią wszystko. Bo nie wiedzą, co to dokładnie jest, więc na wszelki wypadek skupimy wszystko. Łącznie z tym, jak brzmią dźwięki w menu, jak czcionki wyglądają, jak całe UI jest rozłożone i tak dalej. Więc to pierwsze wrażenie jest takie, że kurde, to zapożyczenie idzie trochę być może za daleko, ale to jest pierwsze wrażenie, które mija po pewnym czasie, bo ma ta gra swoje pomysły. Jednym z najfajniejszych pomysłów tej gry jest to, że ona ładnie wygląda. Co jest pewną... To Elden Ring też wyglądał bardzo ładnie. Nie, no to prawda. Żartuję sobie oczywiście, ale to prawda. Ja tutaj nie sram na Elden Ringa, nie sram na From, tylko może faktycznie porównuję to do Dark Soulsów, które też nie wyglądały... Kurde, Bloodborne też wyglądał fenomenalnie. Sekiro tak, ale był ładny. Dobra, ale wszystkie te gry są już dość stare. Sekiro jest faktycznie ładne. Wszystkie te gry są już dość stare, a Lies of P to jest takie trochę cacuszko technologiczne. I jest ta gra naprawdę, naprawdę ładna, tak i artystycznie, i technicznie, i działa w naprawdę bardzo stabilnych 60 klatkach na nowej konsoli,
Więc tak gameplayowo też jest naprawdę, ta techniczna warstwa się przekłada na fajną rozgrywkę, no bo po prostu w taką grę, gdzie ważna jest szybka reakcja i żeby to się ładnie ruszało, to te 60 FPS-ów naprawdę dużo daje. Ale oczywiście to tak żartobliwie, że to jest pomysł, że ta gra dobrze wygląda. Ma kilka takich twistów mechanicznych, które są okej. Na przykład to, że bronie się składają. Każda broń składa się z dwóch części, z rękojeści i ostrza. I można je sobie miksować, to znaczy masz tam powiedzmy... Ostrze wpływa na to, z jakich statów się skaluje dana broń i wpływa na jeden atak specjalny, a ostrze wpływa na drugi atak specjalny i na obrażenia. Więc jeżeli ci tam coś z tej rękojeści pasuje, a coś z innego ostrza i też rękojeść wpływa na moveset, na to jak tą bronią się macha. Więc można sobie miksować, można się tym bawić, to jest fajny pomysł i spoczko to jest. Takie trochę takiego, wiecie, strategizowania, czy tam dodatkowej personalizacji, że tam sobie robisz broń, która jest jakoś na twoja, nie? Co to jest spoko. I mówię, no ja w tą grę tam pokonałem dwóch bossów jak na razie i jej gameplay to też jest coś, co jak się w nią troszkę pogra, to zaczyna trochę bardziej klikać, bo na początku miałem wrażenie, że to są super soulsy, znaczy super bardzo podobne do soulsów. Ludzie mówią, że to jest bardzo jak Bloodborne. Ja nie grałem w Bloodborne, więc nie mam porównania, ale no jest taki system. W Bloodborne chyba było tak, że jak się straciło życie, to jak się szybko zaatakowało przeciwnika, to można było je odzyskać. Życie, tak. To tu jest coś takiego, że jeżeli blokujesz i ktoś cię w ten blok uderzy, to trochę życia ci spada i to życie, które wciąż blok jakby nie absorbuje całych pełnych obrażeń, tylko część wciąż dostajesz w miękkie. Ale to, co dostaniesz na bloku, możesz odzyskać właśnie atakując. I bardzo ważne jest parowanie. To jest z kolei coś z Sekiro. Jest bardzo mocno... Nie, to też jest Bloodborne. Okej, okay, no ja nie grałem w Bloodborne, ale słyszałem, że to porównanie do... Ja grałem w Sekiro i jest to też takie sekirowe parowanie. Że faktycznie masz takie walki, w których to... Ja w ogóle bardzo mało rulkuję w tej grze. Bo to parowanie jest fajne, satysfakcjonujące i plus ta jest ta mechanika z blokiem, więc nawet jak ci to... Wiecie, nie uda ci się sparować czegoś, to wciąż przytrzymujesz to i jak ci nie wyjdzie ten perfect parry, to ci zawsze wyjdzie ten blok, więc i później możesz to życie odzyskać, więc za to parowanie głównie gram póki co. I jest ta gra bardzo satysfakcjonująca, wszystko się w niej, właśnie jak na takie studio znikąd, to oni te takie podstawy, takie soulsowe fundamenty, nawet jeżeli one nie są zbyt oryginalne, nie mają tu za bardzo pod tym względem nic nowego do powiedzenia, to są bardzo, bardzo solidnie zrobione. Wszystkie te, wiesz, te dźwięki, to jak ten atak wygląda, jaki feeling jest tego wszystkiego, jakie to jest ciężkie, jakie to jest takie kinetyczne. Naprawdę jest takie... Nie ma takiego... Często jak się gra w takie Souls-klony, to było takie wrażenie, że to jest prawie tak jak Soulsy, ale trochę nie do końca, że czegoś tu brakuje, że to uczucie grania nie jest takie samo. Tutaj autentycznie, jakby ktoś mi powiedział, że to jest gra From Software, to bym uwierzył. Jakby nic tu nie ma takiego, wiecie, takiego odcinającego się, takiego, że widać, że to jest jakaś taka marna podróbka, więc to naprawdę robi wrażenie i to jest naprawdę fajna giereczka. Jeżeli macie Game Passa, to no ja nie widzę powodu, żeby nie spróbować, no chyba, że macie jakąś super awersję do Soulsów, ale jest też ta gra dosyć przystępna. Słyszałem, że ona się robi trudna później, ale jeżeli nawet właśnie nie macie za bardzo doświadczenia z tego typu grami, to przynajmniej spróbować ten początek warto, bo ona jest dosyć prosta na początku. Jest taka... Nawet jeżeli macie trudności, będziecie mieli trudności, to te checkpointy są bardzo hojnie porozstawiane. Tam praktycznie nie ma czegoś takiego jak, wiecie, jak powtarzanie tego w kółko tych samych fragmentów, bo te checkpointy są praktycznie co chwila, tam co dwie areny. I więc pod tym względem też wydaje mi się, że ta gra jest dosyć zapraszająca, chociaż no, z tego co czytałem i wszyscy mówią, że ona się robi bardzo trudna, że pod koniec jest... Słyszałem opinię, że jest trudniejsza od Sekiro, no, na przykład. A Sekiro bywa uważane za najtrudniejszą grę From, chociaż to oczywiście wszystko zależy od osobistych jakichś tam odczuć i jak tam ten. Sekiro było tyle, jest o tyle najtrudniejsze dla mnie było, że w Sekiro nie da się
zrobić tego, czego się da zrobić we wszystkich innych grach tego typu, czyli nie da się przelevelować postaci. W sensie, wiecie, podkręcić sobie siłę ataku i tam jakieś obrony na jakimś grindowaniu, tak żeby po prostu być silniejszym od tego wroga, bo w Sekiro w ogóle nie ma rozwoju postaci. Tutaj to można zrobić, ten system rozwoju postaci jest identyczny też jak w Soulsach, ale znowu, też ma jakieś fajne dodatki. Jest coś takiego, co się nazywa P-organ, z czego ludzie się strasznie śmieją, że ciężko w ogóle się nie... I ten P-organ to jest takie drzewko rozwoju po prostu, gdzie znajduje się jakieś tam znajdźki w świecie i tam w tym drzewku rozwoju się umieszcza i też jakoś dodatkowo modyfikuje tę postać. Więc no mówię, super giereczka, no. Tak, jest tam trochę fajnych pomysłów, jest bardzo solidna, jeżeli chodzi o podstawy. Ma fajny świat, ciekawą fabułkę, fajny pomysł na siebie, taki wytaczający, znaczy ten pomysł, jeżeli chodzi właśnie o otoczkę i jakieś tam takie lekkie modyfikacje, formuły. Super, naprawdę. Mega polecam. Tymczasem w wielkim świecie handlu bronią, bo tym się będziemy zajmować dzisiaj. Było mi bardzo przykro, jak czytałam. Tak, ja miałem takie... No takie, że nic nowego pod słońcem, ale to nawet powiem dlaczego. Nie jest nic nowego, ale jest to smutno. Nawet powiem dlaczego, bo przypomniałem sobie ten artykuł, uważam, że to był jeden z takich najlepszych i najważniejszych artykułów w ogóle giereczkowych w historii, bardzo niedoceniany. Więc tak, zacznijmy od podstaw. Washington Time... Nie, przepraszam, Wall Street Journal, przepraszam, już spieprzyłem na początku. Wall Street Journal opublikował artykuł na temat tego, że firma Remington, jak możecie się domyślić, firma Remington produkuje broń. Wcześniej w ogóle nazywała się The Freedom Group, co ma wiele sensu, jak handlujesz bronią i nazywasz się The Freedom Group. W każdym razie firma Remington była zaangażowana w proces z rodzinami ofiar Sandy Hook Elementary School. To jest jedna z najkrwawszych... Co? Hook Elementary School Shooting. Tak, shooting. Nie ofiar... Tak. Nie ofiar szkoły, tak. Tylko ofiar strzelaniny w tej szkole, tak. To jest jedna z takich najbardziej tragicznych i najbardziej... medialnych, obojętnie jak brzydko to brzmi, ale takich strzelanin w Stanach, dlatego, że ten strzelec, który tam wszedł do szkoły, to była szkoła podstawowa i on strzelał głównie do małych dzieci. Do pierwszoklasistów głównie. Tak, tak. Najwięcej pierwszoklasistów umarło. Tak. 26 osób ogólnie zginęło, ponad 20 to były właśnie małe dzieci, co nie? Ta strzelanina jest też dlatego... żywa, że się tak wyrażę, cały czas w tym całym morzu amerykańskich strzelanin w szkołach, że oni ją na warsztat, na sztandary wzięli wszyscy spiskowcy, tacy właśnie twierdzący, że nie ma czegoś takiego jak strzelaniny w szkołach, że to wszystko są akcje CIA czy tam jakiegoś innego NSA po to, żeby ograniczać swobody obywatelskie i że ta strzelanina się de facto nie wydarzyła i albo, tam są w ogóle dwie wersje, że albo ona się w ogóle nie wydarzyła i to wszystko była tylko aktorska inscenizacja, albo że jeżeli ona się wydarzyła, to ten strzelec był agentem CIA po to, żeby jakby naciskać, no, mówiąc tu CIA mam na myśli jakąkolwiek jakby agencję, bo to też się różni zawsze, co nie? Która tajna agencja strzela do ludzi. Po to, żeby wywołać jakby taki szok publiczny, społeczny i właśnie i zaostrzyć w jakiś sposób prawo i tak dalej. Co jest... Jakby poza tym, że to jest oczywiście oburzające takie szerzenie takich teorii spiskowych, to jest jeszcze strasznie głupie, bo po wszystkich tych strzelaninach sprzedaż broni rośnie. Nie spada, tylko rośnie. Jakby na czele tych spiskowych teorii stał Alex Jones, który teraz musi zapłacić rodzinom właśnie ofiar Sandy Hook Elementary School Shooting ponad miliard dolarów odszkodowania za szerzenie tych teorii spiskowych. Firma Remington nie musi wypłacać tak wielkiego odszkodowania, tylko 73 miliony dolarów musi wypłacić w ramach ugody, tak? W ramach ugody, ale w ramach tego, że w tym procesie była, znaczy dochodziło do tego ujawnienia dowodów w pewnym momencie, to dokumenty świadczące o tym, że Remington miał tą umowę z Activision Blizzard King, wyszły na światło dzienne i okazuje się, że rzeczywiście Remington jest producentem karabinka szturmowego AR-15, który był wykorzystywany który został wykorzystany w tych atakach i że ten karabin
ten produkt, film Remington, był obecny w grach Call of Duty za zgodą i za świadomością Remingtona. Nie wymieniono się pieniędzmi. Jakby najprawdopodobniej to była taka umowa, że w zamian za jakieś takie publicity my wam po prostu dajemy prawo do wykorzystywania naszej marki. Natomiast obie strony chyba zdawały sobie sprawę, że coś jest nie tak z tą umową, ponieważ zobowiązały się ją utajnić. I dlatego ona wychodzi na jaw dopiero kilkanaście lat później, bo to się działo mniej więcej w okolicach 2012 roku, co nie? Cała ta afera. I tak, i teraz ujawniono, jest kilka śmiesznych takich drobiazgów przy tej okazji, że po pierwsze, ludzie z Remingtona twierdzą, że oni nie mieli pojęcia, jak wyglądają gry wideo w ogóle. Ponieważ skąd mogliby wiedzieć? Oni zastrzegali, że ich broń może być wykorzystywana tylko do zabijania złych ludzi, nie wiedząc, że istnieje coś takiego jak tryb multi, gdzie po prostu gracze zabijają sami siebie. Tam chyba też był taki ustęp, że ci ludzie, do których będą strzelać, muszą być tam związani z siłami jakimiś zbrojnymi, tak? Tak, że oni w ogóle biali. Oni w ogóle napisali coś takiego, tak, że najbardziej komfortowo by się czuli, gdyby z ich uzbrojenia korzystały tylko siły policyjne i wojska amerykańskie. Natomiast wydaje się, że to nie był jakiś taki warunek, który by blokował tą współpracę, co nie? No bo jakby była ta broń w multi i oni wszyscy byli zszokowani, że istnieje coś takiego jak multi, że gracze tam strzelają do siebie i że jeszcze z ich karabinów i tak dalej. No a sam nie mamy jeszcze tej technologii przecież, nie? Jest też bardzo ładny ustęp, który brzmi tak bardzo PR-owo gładko, natomiast jak się go rozpakuje, to jest przerażający, bo oni piszą coś takiego, że wraz z wzrastającą urbanizacją miasta dostęp do przestrzeni, w których można polować, tam shooting, hunting areas to się nazywa. Znaczy też strzelnic tutaj takich. No tak. Masz rację, że to chodzi też o strzelnice, tak. I się zmniejsza dla ludności cywilnej, że się tak wyrażę, co ogranicza potencjał shootersowy wśród młodych ludzi, co nie? I do ich kontaktu z bronią palną i amunicją. No i po to im są potrzebne gry wideo, żeby zwiększyć ten potencjał. Żeby dotrzeć do następnego pokolenia, bo odkryli, że ludzie realnie zwracają uwagę na brand broni, więc to jest stracony potencjał, jeżeli nie wykorzystają go w rozrywce elektronicznej jakby, nie? I to jest właśnie to, co mnie strasznie zasmuciło, jak to przeczytałam, tak usiadam i jakby... To nie jest tak, że oni się mylą? Ale jakby, czy rzeczywiście powinniśmy w to iść, nie? Natomiast to jest dyskusyjne, co tu mówisz, bo w tym artykule pada takie zdanie, że ten karabinek, ten ACR, on był bardzo popularny w grze. I rzeczywiście, najprawdopodobniej jakby jakieś, nie wiem, takie rozpoznanie brandu było realną korzyścią dla Remingtona, natomiast nie wpłynęło to na sprzedaż karabinku, takiego prawdziwego karabinku w prawdziwym świecie, co nie? Więc nie wiem, jak to czytać. Jakby nie wiem, co oni z tego koniec końców mieli, co nie? W każdym razie tak. Jest troszeczkę tak, że jakby bardzo trudno jest postawić jakby znak równości pomiędzy marketingiem, taką reklamą, która wyjdzie, a tak, że to na pewno miało wpływ na to, że ktoś właśnie coś kupił, to jest, nie? To jest też coś, o czym od razu pomyślałem, że skąd oni wiedzą, czy to miało, czy to nie miało wpływu. Znaczy, to jest bardzo trudne Wydaje się, że chodzi po prostu o to, że oni porównali sprzedaż karabinka sprzed premiery gry, zobaczyli po premierze gry i nie zauważyli jakby jakiegoś skoku z tej sprzedaży. Ale tak, rzeczywiście, że możliwe, że na przykład tam się zmieniła jakaś struktura tych kupujących albo coś takiego, co nie? No też jakby trudno byłoby ocenić, czy na przykład nie spadłaby ta sprzedaż, jeżeli tej reklamy tam by nie było, tylko że tak jak osoba, która by była w stanie realnie tak jeden do jednego powiedzieć, że to i to miało wpływ na to i na to, to ja myślę, że byłaby ozłocona po prostu w takiej branży, tak, w ogóle, tak, która używa marketingu i czegokolwiek, a no bardzo trudno jest to po prostu, to są zawsze domniemania, tak? Natomiast jest to, tak jak się śmieję na początku, jest to absolutnie nic nowego pod słońcem i to, że
to są dzisiaj newsy i że ludzie jakby się dowiadują dzisiaj o tym, jest dla mnie dosyć smutne, ponieważ już w 2013 roku Simon Parkin pisał na Eurogamerze, taki właśnie bardzo słynny wtedy chyba, głośny tekst napisał, jak przemysł zbrojeniowy wspiera gry wideo, i tam pisał o innym case'ie. Notabene w ogóle to było też po tym Sandy Hook strzelaninie, w Sandy Hook, i też jest wspominana ta strzelanina w tym tekście, nie? I tam pisał o innym karabinie, tam znaczy snajperskim karabinie, pisał o berecie tej snajperskiej, takim wielkim działku praktycznie, które teoretycznie jest marketingowane jako świetny karabin do polowania na jelenie, a on tam bardzo fajnie pisze w tym artykule, że z tego karabinu możesz zabić jelenie z odległości 2 kilometrów, jeżeli ten jeleń stoi za betonową ścianą. Możesz przebić tą betonową ścianę i zabić tego jelenia, który jest po drugiej stronie. Więc tak, i tam też opisuje właśnie dokładnie, znaczy właśnie niedokładnie, bo tam opisuje na podstawie takich niedopowiedzeń to, że producent tej berety prowadzi akcje marketingowe w grach wideo, i kiedy on się pyta, w jakich grach wideo, ten człowiek, z którym on rozmawia, mówi: nasze umowy licencyjne zabraniają wymieniania ich nazwy. Niemniej po chwili dodaję: zapraszam do zapoznania się z serią Call of Duty. Więc nie mogę ci powiedzieć, że to jest Call of Duty, ale to jest świetna gra, to Call of Duty. Zapraszam. Mamo, tak trochę tęsknię za Call of Duty. To jest być może bardzo zły temat. Natomiast ten temat ma też jeszcze jeden ciekawy plot twist, ponieważ współpraca twórców prawdziwej broni z twórcami gier wideo jest, wydaje się być o tyle problematyczna dla twórców gier wideo, że twórcy prawdziwej broni i organizacja, która wspiera ich prawa, czyli NRA, bardzo potężna organizacja polityczna, płacąca bardzo duże pieniądze na polityków głównie partii republikańskiej, ale nie tylko, jakby tutaj demokraci też czasem bronią prawa do posiadania broni. Ci producenci i to NRA są znani z tego, że po każdej większej strzelaninie, zwłaszcza jeżeli to jest strzelanina w szkole, w której biorą udział młodzi sprawcy, zrzucają winę na gry wideo. I dokładnie po tej strzelaninie w Sandy Hook ówczesny szef NRA Wayne LaPierre powiedział, że oskarżył producentów gier o bycie zapłonem koszmarnych szkolnych strzelanin, nazywając ich bezdusznym, skorumpowanym i zdeprochowanym cieniem przemysłu, który sprzedaje i rozprzestrzenia przemoc wśród własnych obywateli. Bo to wiecie, bo to gry wideo sprzedają i rozprzestrzeniają tak. przemoc, a nie producenci broni. Ja bardzo dawno nie widziałam tego dokumentu, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy w jakiś sposób go ominął, to jest dokument odnośnie do tego tematu, nazywa się Bowling for Columbine. Nie wiem, jak jest po polsku. Musi mieć polski tytuł. Ma, na pewno tak. Pewnie ma. No. I pewnie nie ma nic wspólnego z oryginalnym tytułem. A gdzie to też jest dosyć dobrze, mi się wydaje. Zabawy z bronią ma ten tytuł. Ma. Nie ma, to ma sens, że on nie ma... znaczy, to nie jest, że polski tytuł nie jest przetłumaczony dosłownie, ponieważ Columbine w Ameryce to jest taka strzelanina symbol, każdy wie, co to jest Columbine. Tak, tak, tak. W Polsce raczej nikt, nie, ludzie nie wiedzą. Tak. Ten tytuł, bo jakby ten tytuł ma sens w tym dokumencie, jakby czemu tak się nazywa ten dokument, no ale jakby bardzo trudno byłoby w ogóle... No, to ogarnąć, ale tak, no jest na ten temat dokument, jeżeli go nie widzieliście, polecam się z nim zapoznać. Ja też polecam, ja w ogóle bardzo lubię Bowling for Columbine, natomiast byłbym ostrożny z nazywaniem tego filmu dokumentem. Uważam, że to jest bardziej esej filmowy. Michael Moore jest bardzo słabym dokumentalistą, tak. On jest takim, nie wiem, publicystą, / satyrykiem, znaczy, / rację, aktywistą, co nie? Chodziło mi po prostu o to bardziej, że to jest jakby nie fikcja stricte, tak, tak. Tylko on jakby opowiada o realnym problemie, jakim jest zrzucanie tak naprawdę winy na media i pokazując po prostu co tam się dzieje jakby za kurtyną, że tak powiem, tak? Tak, jest no. Coś w tym takiego ironicznego, że producent broni, którzy gdzieś tam zakulisowo, no bo ta organizacja, to NRA, tak, się jakby wypowiada się, no de facto tak. Za, w imieniu producentów broni, a
pod stołem gdzieś tam ukrywając to finansuje tak naprawdę gry wideo, tak więc... Znaczy to nie jest stricte finansowanie, bo tak jak Tomek powiedział, tam nie ma nigdzie zapisu, że tam jakiekolwiek pieniądze przeszły z ręki do ręki, więc to jest bardziej... Twórcy gier chcą mieć realistyczną broń, tak jak chcą mieć realistyczne samochody i to nie jest tak, że jakby tam rzeczywiście jakieś pieniądze muszą przychodzić, bo z drugiej strony, jeżeli byś miał wyścigówkę, gdzie te samochody się nie rozbijają, to nie wiem, no Porsche może akurat nie, ale tam Fiat pewnie chciałby mieć reklamę w jakimś, wiesz, topowym wyścigówce, nie? No ciekawe, to jest ciekawe, czy producenci gier wyścigowych płacą za... Myślę, że płacą. Myślę, że bo też wiem, że na przykład w Burnoutie był ten taki gigantyczny problem, że tam tak, wszystkie te samochody są takie podrobione, dlatego że one się rozbijają, a nikt z producentów samochodów nie chce, żeby ktoś zapamiętał, że ich samochody się rozbijają. Tak, to prawda, ale właśnie czy takiemu właśnie Fiatowi, czy BMW, czy cokolwiek. Ja w ogóle akurat powiedziałam Fiatów, Fiat, a pewnie Fiat nie potrzebuje reklamy, tak. Tak, no w każdym razie, czy te firmy, czy samo pokazanie tego samochodu, bo z drugiej strony w tej Forzie nowej Motorsport jest jakaś absurdalna liczba tych samochodów. Jest 500? Więc ciekawe. To jest w ogóle bardzo podobny fetysz, tak swoją drogą, fetyszyzowanie samochodów i fetyszyzowanie broni palnej. No nie, jakby... Jest. To jest ten sam target, dude. Albo bardzo, ma bardzo dużą część wspólną. Hold your horses, Igaz. Nie jestem fanem przemysłu motoryzacyjnego, ale jednak zauważmy pewną różnicę między nim, a samochody zabijają broni. Ludzi w odpowiednich okolicznościach. To prawda, ale... Tomek, większość małżeństw rozbija się w samochodach, okej? Okay? Jakby to są fakty. Natomiast samochody nie są projektowane po to, żeby zabijać ludzi. Swoją drogą to jest bardzo ładne zdanie, że większość małżeństw rozbija się w samochodach. Takie... Dziękuję. Polecam. Bo ja w ogóle ostatnio uznam, że ja będę wymyślać przysłowia i różnego rodzaju powiedzonka, więc jakby zaczynamy. Wydaje mi się, ja tutaj swoje 3 grosze dorzucę do tego tematu samochodowego, którego się zupełnie nie spodziewałem w tym kontekście, ale wydaje mi się, że mogą być na stole takie umowy, jak ta Remingtona z Activision, że tam nie dochodzi do wymiany gotówki, natomiast, że są tam bardzo ścisłe zapisy, tak, jak te samochody muszą wyglądać w takiej grze, jakie uszkodzenia mogą albo nie mogą właśnie otrzymywać, co nie, i jakie dźwięki mają wydawać i tak dalej. Tak, to jest na przykład, to od dawna jest w tych grach wyścigowych i w tej Forzie też jest, że na przykład jak masz każdy dowolny samochód w niej, nie możesz go mieć w dowolnym kolorze. Są dostępne dla ciebie tylko te kolory, które faktycznie są sprzedawane, w jakich faktycznie te samochody są sprzedawane. Nie możesz, chociaż teoretycznie, przecież czemu nie mógłbym sobie zrobić różowego Ferrari, ale nie możesz. Możesz mieć tylko w takich kolorach, w jakich producent je wypuszcza. Może jak sobie zrobisz różowe Ferrari, to przychodzi pan John Ferrari i kopie cię w dupę i się zabiera ten samochód, nie wiesz, no nie. Natomiast możesz mieć w Call of Duty różowe R15, nikt nie ma z tym żadnego problemu. Iga, co jest grane u ciebie w takim razie? Bo ty też dzisiaj z młodzieżą jesteś. Ja mam w ogóle szalony tydzień. Ja mam tak szalony tydzień i zawsze od takich jakby minutek ze spotkania. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale wyszła 10. część Piły w kinach. W związku z czym powtórzyłam wszystkie 9 części Piły. I poszłam na tę Piłę do kina. To jest jakiś w ogóle extended universe Piły, że trzeba znać te wszystkie filmy, żeby rozumieć? Znaczy, wiesz co, nie do końca, ale wiesz, no Piła jakby sprzedała się po pierwsze jako ten pierwszy film, jako tam film z plot twistem, a potem już jakby dokładaje tych plot twistów co część jakby, nie? Czy Zack Snyder zrobił którąś z tych części? Chyba nie. Aczkolwiek. Stwierdziłam, że nie wiem, co będzie w tej Pile i być może przynajmniej jakby persony dramatu powinnam poznać, które tam są, tak? I kto z kim, kiedy współpracuje, żeby cokolwiek wiedzieć. Natomiast to na Piła X, ku zdziwieniu nikogo, bo to już było bardzo jasno powiedziane, jest wsadzone gdzieś pomiędzy pierwsze części, więc jakby nie trzeba oglądać wszystkich. I bardzo dobrze, bo tam się zaczyna dziać szajs od 5. części. Natomiast jako, że obejrzałam te 9 części z moimi ziomkami, którzy też obejrzeli te 9 części, żeby pójść na 10. część, w kinie, to jestem ekspertem od Piły. W tym momencie jestem... To po powiedz mi... Co jest najgorsze, znaczy najgorsze i najlepsze, jeżeli lubisz Piłę. Jakby oni strasznie dużo zarobili na tym filmie, więc będzie Piła 11. Powiedz mi, Iga, skoro jesteś ekspertem od Piły, to ja mam takie pytanie, które od dawna mnie trapi. Jest taki mem
o tym, że w którejś z kolejnych już tak dalszych części Piły ten morderca jest przedstawiony jako młodszy, ale gra go ten sam aktor, który jest stary, więc założyli mu po prostu bejsbolówkę do tyłu, jakby żeby go tak odmłodzić. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest tak, że on jest przedstawiony jako młodszy, tylko on tą bejsbolówkę do tyłu ma w momencie, jak idzie podpisać książkę w Pile 3D, jeżeli chcesz wiedzieć, to jest dziewiąta część. Nie, to nie jest dziewiąta część, to jest siódma część, przepraszam. On idzie do ziomka, który podaje się jako jego ofiara, a kłamie, żeby podpisać książkę i to jest chyba pokazane, że on jest inkognito bardziej niż że on jest młodszy, wiesz? I on jest ubrany w taką kurtkę bejsbolową też, taką wiatrówkę może, bomberkę i ma właśnie czapkę do tyłu, żeby tam z nim porozmawiać. I how tam, do you do, tak, fellow kid? I nikt go nie rozpoznaje. Nie, bo to nie, jeszcze wtedy nie wiedzą, kim jest Piła. Bo to jest w ogóle też fantastyczne, bo on się w oryginale nazywa Jigsaw Killer, tak? Bo on wycina takie puzzle z skóry jakby ofiar. O czym czasami, kurde, totalnie zapominają, ale to nie jest ważne. Tam jakby ten film jest bardzo, w sensie ta seria jest bardzo jakby mało konsekwentna w niektórych rzeczach, ale po polsku to by nie miało sensu, bo by się nazywał tam zabójca puzzle. Jakby puzzlowy, tak puzzlowy zabójca. Tak, więc nazwali go Pan Piła i centralnie raz na jakiś czas to jest Piła, a raz na jakiś czas to jest Pan Piła i to jest taki... To, co było w Szklanej Pułapce, że Szklana Pułapka ma sens w pierwszej części jako nazwa, tak? A potem jakby robili kolejne części, to już trochę nie przestało mieć sens. I Piła jako ten atrybut jest ważna no, przez jakby dużo w serii się ta Piła powraca, no ale to jest ważne w pierwszej części, tak? A on potem, jakby to zupełnie nie ma sensu, że on jest nazywany Piła, jakby on nigdy nie używa Piły jakby do niczego. Po pierwsze w ogóle zawsze mówi, że on nigdy nikogo nie zabił. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz w tej sensie, też w tej serii. Ale tak, no jakby mam mózg wyprany przez Piłę, więc to się stało w moim życiu. Jeżeli lubicie wszystkie poprzednie 9 części Piły, to idźcie na Piłę X. Jeżeli nie podeszła wam Piła, to idźcie tutaj na Piłę X, bo to jest więcej Piły, jakby ku zdziwieniu, jeszcze raz, ku zdziwieniu nikogo. Nie widziałem. Ale pierwsza część tego filmu, w ogóle Piła jest bardzo mało subtelnym filmem, nie? W sensie całe, wszystkie Piły są bardzo mało subtelne. I pierwsza część tej Piły X, to jest po prostu... Pierwsza część Piły... To jest tak... Pierwsza część, w sensie pierwszy akt Piły X... To jest po prostu tak fenomenalnie śmieszny film, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób on się stara być poważny i tam są decyzje w tym filmie. Dobra, no, ja chciałem powiedzieć, że nie widziałem żadnej części i bardzo chciałbym się ciebie spytać teraz, żebyś mi powiedziała, jaki jest ten twist w pierwszej części, ale pewnie by nas, nie wiem, czy można już spoilować Piłę. Cała pierwsza część Piły jest oparta na tym twiście, więc ja tego nie powiem. Okej. Okay. Tutaj, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś tego nie... Pierwsza część Piły to jest bardzo dobry film. Ja obejrzałem pierwszą część Piły i jakby później miałem wrażenie, że już nie muszę żadnej dalej oglądać, bo tam jest ten twist i tyle. To powiedz mi w przerwie. On się starzał, aczkolwiek jakby moim zdaniem to jest fajny film do obejrzenia, bo to jest taki escape room po prostu, gdzie są jakieś stawki wysokie, tak? Bo umrzesz, jak nie wiem. Natomiast Iga, uważam, że podejrzewam, że masz rację. Będzie kolejna Piła. Ta Piła kosztowała 13 milionów, a zrobiła już 80 milionów. 80, tak. Więc na pewno będzie. A Piły to są w ogóle niskobudżetowe filmy. A i co jest, bo ja oczywiście oprócz tego, że oglądałam te filmy, to znam najprawdopodobniej całą triwię związaną z kręceniem tego. I tam w pewnym momencie, nie będę mówił, ale potrzebny im był set z pierwszej części, ale ten set, oczywiście, że te Piły kręcili tam przez wiele lat, no to już go nie mieli. Ale nie wiem, czy pamiętacie, że straszny film parodiował Piłę i oni mieli ten set. Więc ludzie z Piły przyszli i powiedzieli, słuchajcie, czy możemy wam się bić na set, który wy zrobiliście o naszym filmie, żeby go sparodiować, żeby tam nagrać część jednego filmu? I oni powiedzieli tak. Więc jakby... Dobra. Tak, obejrzałam 10 Pił w tym roku, jakby to jest jakieś osiągnięcie moje. Ale chciałaś opowiadać o nowej gierce. Chciałam opowiadać o nowej gierce, ale jeszcze szybko zrobię właśnie takie kilka mniejszych rzeczy, jeżeli mogę, czy już nie mogę, bo to jest pytanie dobre. To zależy, jak szybko możesz. Dobra, to pograłam sobie w kilka horrorów, które będą wychodzić i chcę tutaj powiedzieć o jednej grze, która wydaje się ciekawa i to jest, i teraz uwaga, Tenebris Somnia. Okropna nazwa w ogóle marketingowo. Natomiast to jest, tak bardzo szybko o niej powiem, jest demko dostępne, możecie pograć, jest totalnie za darmo, więc to jest super. To jest gra taka pikselowa, która jest takim survival horrorem bardziej przygodowym, takim jak kiedyś były survival horrory robione.
co jest wszystko w porządku. Jest troszeczkę upierdliwa miejscami, ma trochę przekombinowane niektóre rzeczy, aczkolwiek jest bardzo, w tym demie jest bardzo fajnie pokazane, jak dobrze tutorializuje rzeczy. Ale to, co jest w niej ważne, to jest fakt, że oni realnie wynajęli aktorów, żeby zrobić wstawki takie, oprócz tego, że to jest pikselowa gra, to nagle masz po prostu takie przerywniki filmowe real actors i to wychodzi bardzo fajnie. Więc no właśnie, chciałem powiedzieć, że te przerywniki filmowe nie wyglądają żałośnie. Tak, mhm. I w ogóle jeżeli właśnie ja polecam sobie pograć w to demo, ona wam ten zajmie z pół godziny, a jest naprawdę fajnie zrobione to, w jaki sposób... No to dwie osoby w ogóle robiły tę grę, oczywiście więcej, no ale głównie dwie osoby. I naprawdę fajnie jest to ze sobą połączone i wydaje mi się, że jest to coś, na co moglibyśmy, jakby, jeżeli was interesują tego typu produkcje, to zwróćcie na to uwagę. Więc to jest raz, jeszcze raz, Tenebris Somnia na Steamie, demo za darmo. I znalazłam grę, która się nazywa, i to jest Dark Fracture. Jest demo na Steamie i to jest najgorsze, to jest gra, w to demo jak zagrałam, to realnie przestało mi się chcieć robić gry. Po prostu to jest fatalne. Ja nie wiem, czemu oni robią do końca tą grę, bo będzie i jeszcze tam w kredytach widziałam, że jacyś ludzie dają na to pieniądze. I to jest po prostu jakaś masakra. Po pierwsze, ona jest fatalnie napisana, po drugie, ona ma fatalny pacing, po trzecie, fatalnie się w nią gra. Po czwarte, jest zrobiona na darmowym engine'ie Unreal'a i ja to po prostu widzę z samych assetów, które tam są jakby użyte, jeżeli chodzi o eventy w tej grze. To jest taka gra, że typ usiadł i zobaczył, ej, grałem kiedyś w trzy różne gry i ja chcę zrobić te trzy różne gry sam. Nie da się napisać recenzji dema. Dopóki ta gra nie wyjdzie, ja nie mogę im napisać recenzji. Po prostu powiedzieć o tej grze, że jest fatalna, to jest powiedzieć za mało. Ja bym tylko chciała, że jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak się nie robi niczego w grach, to pograjcie sobie, kurde, w Dark Fracture. Po prostu od każdego napisanego słowa, które tam jest, po pacing, po rozwiązania, które oni tam dali, po to, gdzie ona prowadzi ciebie po kolei i jak to jest w ogóle w sam level design zrobione, wszystko jest zrobione tragicznie źle. Trzymajcie się od niej, kurde, z daleka, no. Po prostu, ja nawet nie wiem, jak mam, kurde, bardziej jest, ją obsrać. Nie, powiem ci, Iga, tak, że ja nie byłem tą grą ani trochę zainteresowany, w ogóle o niej nie słyszałem, a w jakimś sposobem, dzięki temu, co powiedziałaś, jestem nią jeszcze mniej zainteresowany. Iga, ale ty znasz takie piwniczne trendy gierkowe. Może to jest jakiś taki trend? Jest coś takiego w kinematografii, że się kręci świadomie złe filmy, taki grindhouse'owe, co nie? Tak. I może robi się też świadome złe gry, właśnie też na poziomie designu i gameplayu, co nie? To nie, jakby w sensie rozumiem, co chcesz tutaj tam pośmieszkować, ale po prostu każda minuta spędzona w tej grze pokazuje ci, jak bardzo mocno ty chcesz robić cokolwiek innego. Nie, ale realnie właśnie... skończyłam to demo, ja byłam załamana. Właśnie nie, ja nawet nie śmieszkuję, zastanawiam się, czy istnieje coś takiego, czy istnieje jakiś rynek na takie, wiesz, ludzi, którzy czerpią jakąś satysfakcję z doświadczenia jakichś właśnie takich, no takich słabych, kiepskich gier, co niektóre nie działają. Tak, ja rozumiem to. Ja nawet sądzę, że to byłoby fajny trend, jak gdybyś wiedział, że ty będziesz teraz grał w grę, która nie działa i jak bardzo ona jest spieprzona, tak? I spoko. Jakby, że tam softlocki wszędzie, jakby i siedzisz i to jest tam. A najgorsze jest to, że ci twórcy ewidentnie traktują tą grę bardzo serio, co czynił ją jeszcze gorszą grą w ogóle. Po prostu jest... Jesus fucking... Nie wiem... jestem totalnie załamana faktem, że coś takiego wyszło i ona ma jeszcze wyjść za rok. Jakby co ja mam zrobić, żeby ona nie wyszła? To jest moje pytanie. Ja single-handedly, jakby co ja mogę zrobić? O Jezu, jaka ta gra była zła. Dobra, chciałam po prostu przestrzec. I teraz to, co jest ważne. Ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, Mateusz Skutnik. Przyjaciel tego podcastu, żeby etycznie już tutaj wszystkim wytłumaczyć, że jesteśmy z nim związani bardzo mocno w sercach naszych. Również nas, przyjaciel, tak, nie tylko podcastu, ale nas tak. Jako ludzi. Tak, jest w ogóle fantastyczna osoba, bardzo utalentowany twórca komiksów i gier, Mateusz Skutnik, wrócił z serii Submachine, która kiedyś była dostępna we Flasha i przez którą ja w ogóle twórczość Mateusza poznałam. Submachine Legacy jest dostępne na Steamie. Przeszłam wczoraj chyba 3 rozdziały, usiadłam i po prostu je przeszłam. I to, jaką radość w ogóle sprawiła ta gra w moim sercu, bo pamiętałam po prostu, jak w nią gram kiedyś, a teraz jest na Steamie i ma dużo, dużo więcej kontentu.
Ja nie wiem, jak bardziej polecić, żeby nie zabrzmieć. Ja jestem w ogóle fanboyem gier Mateusza Skutnika. To jest, jakby to też muszę położyć na stole. Submachine jest droga mojemu sercu od bardzo, bardzo wielu lat. Ona jest na Steamie w tym momencie dostępna i bardzo, bardzo polecam, żeby się w tą grę zaopatrzyć i sobie pograć. Wciąż jest fenomenalna. Tutaj szybko powiem, Submachine to jest gra, w której rozwiązuje się tak naprawdę serię zagadek. To jest taka przygodówka. Widziana z takiej perspektywy, nie jesteśmy w niej ludzikiem, tylko patrzymy na pokoje. Jakby poruszamy się po tych pokojach, zabieramy rzeczy, rozwiązujemy zagadki, natomiast nie widzimy naszego bohatera. I chyba też znana z tego, że dosyć trudna, co nie? Jest, no jeżeli graliście wcześniej w gry Mateusza Skutnika, tak, jest to gra, jakby ona nie jest stricte trudna, tylko ona centralnie nie traktuje graczy jak idioty. Ja bym tak powiedziała, bo to też nie jest tak, ja nie pamiętam, wiecie, rozwiązań wszystkich tych zagadek sprzed lat, tak? Więc usiadłam wczoraj, tam z 2 czy 3 razy się zacięłam, opłaca się mieć ze sobą albo telefon, albo kartkę papieru, to na pewno, ale naprawdę ona jakby wymaga pomyśleć, zwiedzić, znaleźć rzeczy. To nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ona jest stricte trudna, tak, wiesz, na zasadzie takiej, że jakby męczy gracza. A powiedz mi, Iga, to jest jakaś jedna historia, czy to są jakieś takie nowelki i opowiadanka? Submachine ma historię człowieka, który kiedyś stracił rękę, ale fakt, że stracił rękę, pozwolił mu działać jakby... Ja nie chcę tutaj spoilować tej historii. Okay. Nie, po prostu chodzi mi o to... Ma historię. Chodzi mi o to, czy to jest jedna... Co się dzieje z rozdziału na czy to jest jakaś jedna historia, czy to jest jakiś zestaw małych gierek? O to bardziej pytałem. To jest historia i ty jakby jesteś człowiekiem, który idzie trochę w ślady głównego bohatera tej historii. Okay. W sensie ty znajdujesz jego zapiski w trakcie swojej podróży. No tak, ale to, co Dominikowi chodzi, to jest zbiór małych gier, jakby, które Mateusz kiedyś wydawał, teraz je połączył w jedną. I one opowiadają jedną historię, ale kiedyś były podzielone na chaptery, jakby, a teraz to jest... No wciąż są podzielone. No tak, ale w jednej grze są, nie? Te tak, wszystkie chaptery. Tak, no kiedyś były flaszowymi jakby gierkami, każda z nich tak. Osobnymi, ale tak, no teraz... Tylko mówię, Mateusz tutaj wprowadził więcej kontentu, tak? To nie jest jeden do jednego. Natomiast właśnie wydaje mi się, Iga, że twoje drogi z Mateuszem powinny się rozejść w tym momencie, jeżeli chcesz zachować swoje dziennikarskie integrity, ponieważ Submachine ma już 400 recenzji na Steamie i to już po prostu nie jest twój target. Ale jak ja w nią zaczęłam grać, nie możesz, mniej, nie możesz już to grać. Mniej. Nie, no ja po prostu, ja osobiście, nawet zanim znałam Mateusza i zanim zaczęłam z nim rozmawiać w ogóle na temat Submachine, tak swoją drogą, to była gra, o której zaczęliśmy rozmawiać, kiedy pierwszy raz z nim miałam wywiad. Jakby ja bardzo kocham tą grę i ta moja miłość jakby nie umarła przez te lata i ja się bardzo cieszę, że ona jest teraz dostępna na Steamie. Jest to pewna klasyka, co nie? Nawet ja, który nic nie wiedziałem o przygodówkach, zanim jeszcze poznałem Mateusza, już wiedziałem, że istnieją takie gry jak Submachine i że są dobre ponoć. Tak, więc ja bardzo polecam. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą mam. Pamiętacie Walking Simy? Tak. Lubię bardzo ten gatunek. Od razu taki mam disclaimer. Ale z jakiegoś powodu one... Był taki boom na nie, a potem ludzie się bardzo obrazili, tam była ta dyskusja, czy to jest gra, czy to nie jest gra. Potem ich jeszcze trochę wychodziło i potem nagle jakby tak straciliśmy Walking Simy. W sensie były te wszystkie... Nie wiem, czy straciliśmy. Coś tam one... of imię, nazwisko, tak? One zeszły z... Ziemia. Jakby... nagłówków, ale cały czas powstają. Ta gra o... Znaczy, tak mi się wydaje, ta że gra cały o takim, czas one powstają. Taki bioszokowy twist na temat Tesli co i Edisona, o której ja opowiadałem kilka odcinków temu. No, to też jest Walking Sim, taki dosyć klasyczny. Nie, w ogóle grając to Lies of P, miałem taką myśl, że zagrałbym bardzo chętnie w połączenie Souls-like'a i Walking Sima. Czyli, że Klaus to Desanto jest ta gra, o której mówię. Souls-like'owy kombat. Ale ty, Walking Sim nie może mieć Souls-like'owy kombat. To jest prawda. Nie, ale wyjdź, chodzi mi, przejdź, chodzi mi masz o to. Chodzi mi o to. Nie. Chodzi mi o taki styl opowiadania historii, żeby. Który mamy w Walking Simach, tak? Czyli dużo jakiegoś environmental storytellingu, dużo takich znajdziek, dużo jakichś takich nagrań, które odkrywamy. Skomplikowany system walki i rozwoju postaci.
No, chodziło mi o takie połączenie, no dobra, już mnie wyśmiewacie, no to nie powiem. Nie, teraz, po prostu ja rozumiem, o co ci chodzi, tylko nie możesz powiedzieć, że to będzie Walking Sim z elementami Souls-like. Nie, to, powiedziałem to Souls-like. Souls-like. No tak powiedziałem, Souls-like z elementami. Bardziej przygodowy. Tak, tak, Souls-like z takim prowadzeniem fabuły właśnie Walking Simowym, bo to co Souls-like mają... Że odkrywasz tą fabułę, nie wiem, w opisach przedmiotów, czy... No ale czy... jeszcze raz, jakby Elden Ring już tak nie robi. Ja wiem, ale trochę robi, a trochę nie robi, no nieważne, nie? I o to mi chodzi, może, okej, okay, jeden krok w tył, ale jakby odpowiedzią na to, żeby tak nie było, było właśnie takie bardziej standardowe opowiadania historii z postaciami i tak dalej, i dialogami, a właśnie, no nie wiem, jakiś taki... Bo miałem tą myśl dlatego, że ten to Lies of P to jest trochę taki Bioshock, takiego ma trochę vibe'a i przez styl graficzny i przez tam taką steampunkową estetykę generalnie. I właśnie miałem taką myśl, że fajnie, gdyby to było takie bardziej jak Bioshock również, jeżeli chodzi o ten storytelling. I taką miałem myśl po prostu i chciałem się nią podzielić, ale zostałem tutaj wyśmiany, wyszydzony praktycznie i wyzywany. Coś w lewo. Co innego mogliśmy zrobić? Zrobić pokaretkę? Co się robi z człowiekiem, który ma wylew? No wyśmiewa go, apparently. No to jest śmieszne. Iga, Walking Simy. Dokąd zmierzałeś z tą myślą? 19 października, czyli kiedy my to nagrywamy, to 3 dni temu, a kiedy wy tego słuchacie, to 4 dni temu, wyszła gra, która się nazywa The Gap. To zależy, kiedy The będziecie Gap. Tego słuchać. Jeżeli będziecie tego słuchać... Tak, no to inna sprawa, rzeczywiście. Zróbcie sobie matematykę, jakby. Tak. To jest gra, bo też to muszę powiedzieć, w którą ja grałam przed premierą ze względu na kontakt od wydawcy tej gry. Natomiast to jest gra stworzona głównie też przez dwie osoby. Ją wydawało Crunching Koalas, a jakby Label This to jest studio, które zrobiło The Gap. To jest polska gra? Nie. The Gapów jest trochę na Steamie. To jest taki z takim graficzką z panem, który jest w trzech wersjach jakby na tej graficzce i... Ktoś mu kładzie rękę na ramieniu. Słowo gap jest... Sam sobie kładzie rękę na ramieniu. I ten gap to jest taki połączony, jakby słowo jest rozpadnięte i połączone jakby. Skumacie się, jak wpiszecie w Steama. I to jest taki bardzo klasyczny walking sim z z elementami zagadek, tak, i wszystkiego, co tam robiły tego typu produkcje, który opowiada o takiej historii. Ta historia jest w ogóle taka bardzo science fiction-y, tylko to jest takie science fiction, które jest bardzo kameralne, bo tak naprawdę opowiada o historii dwójki / trójki ludzi. I to jest historia człowieka, który musząc poradzić sobie z taką chorobą przekazywaną jego z pokoju na pokoju dziedziczną tam w jego rodzinie, stoi przed... staje przed takim jakby wyborem tego, że on zajmuje się fizyką i być może ma odpowiedź na to, w jaki sposób można znaleźć lekarstwo na tą chorobę, natomiast musi trochę rzeczy w związku z tym poświęcić. I to jest, całą tą historię odkrywa się przez déjà vu, który jest bardzo ważnym elementem tej gry, tam bardzo dużo jest o tym opowiedziane. I się po prostu przychodzi do jakichś pewnych swoich wspomnień i można je przeżywać jeszcze raz z jakimiś nowymi danymi. Więc to jest takie trochę... To jest takie trochę badanie jakiegoś miejsca, bo to wszystko jest oczywiście przedstawione w 3D, jakiegoś miejsca z kilka razy jakby z danymi z innych wspomnień. I to jest takie łączenie kropek pomiędzy jakby jedną rzeczą, która się stała, a drugą rzeczą, która się stała. I to jest taka gra... Ja bym ją sugerowała przejść w nie więcej niż takie dwa posiedzenia, bo ona jest dosyć napakowana informacjami i dobrze jest po prostu pamiętać o tym, co się robiło wcześniej. Wydaje mi się, że można by było zapomnieć, jeżeli by się odeszło za daleko od niej na długi czas i nagle się wróciło i tam co się działo, tak? Jakby co tutaj było ważne. Bo tam są jakby nie dość, że elementy różnych
wspomnień w różnym czasie, który się rozgrywa. To jeszcze przy okazji tam jest bardzo dużo właśnie takich dokumentów związanych z fizyką, z medycyną, tak? Bo on chyba nie jest, on nie jest fizykiem, on jest bardziej właśnie człowiekiem związanym z takim ogólnym science, tak? Który tam i medyczne, i neurologiczne, i fizyczne. Natomiast jest to właśnie to takie odświeżające, że to jest taki naprawdę klasyczny walking sim, które wychodziły tam kiedyś i oni z tym tutaj wrócili. Ja mam taki, osobiście mam trochę problem z pacingiem tej gry, jeżeli chodzi o akt trzeci, ale to każdy może sobie, myślę, sam zdecydować, czy mu się to podoba, czy nie. Ale jeżeli szukacie takiego walking sima, takiego centralnie od A do Z, takiego jak kiedyś wychodziły, plus dużo zagadek i trochę science fiction rzeczy jakby w tle, to The Gap jest jak najbardziej moim zdaniem do przejścia i polecenia. Czy macie jakieś pytania w związku z tym, moi drodzy? Nie. Nie. Ale jestem, ale tak. Ja lubię w ogóle te gry bardzo też i bardzo mnie to zainteresowało. Granie jest super długa też, co moim zdaniem zwykle działa bardzo na plus, jakby dla walking simów. Ale no właśnie, ja mam, gram już w gry, nie mogę nowych gier zaczynać. Ja mam taki hot take teraz, jak o tym myślę, że ja lubię walking simy, że te walking simy to są takie gry dla starych ludzi, nie? Tam one są spokojne, one są krótkie, one są tak właśnie, jeżeli chodzi o ich poetykę, to są bardzo łatwe do zrozumienia zazwyczaj, wymagają pewnego zaangażowania uwagi, więc masz, jak taki stary człowiek, siadasz sobie przed komputerem, chodzisz sobie po pokoiku, odkrywasz tam rzeczy, po 2 godzinach kończysz, masz takie wrażenie, okej, wszedłem grę. Nie musiałem na nią poświęcić 178 godzin, jak na jakieś Elden Ring czy inne GTA, co nie, tylko 2 godzinki przed grę, jestem na tej samej stopie co młodzież, co nie, gram w gry. Ja właśnie dlatego też między innymi chciałam o niej powiedzieć, bo dla mnie jest w ogóle tak szalenie odświeżające to, że wyszedł jakiś walking sim, którego można usiąść i zagrać i jakby to nie, bo ty jak mówiłeś o tym Close to the Sun, tak to się tak nazywa? Jak ty o tym mówiłeś, to ty nie byłeś zachwycony. Nie. To... Jakby tam bardzo dużo złych rzeczy się, jakby pamiętam, działo w niej i nie lubiłeś to. To ten The Gap jest taki naprawdę, że usiadłam, przeszłam i byłam like, jakby spoko. I co więcej, ja bym chyba chciała, żeby z walking simów takich jakby spoliszowanych, tak? Jakby z historią taką, którą można odkryć, która ma działające zagadki, które jest tam w jakiś sposób ciekawe, że ktoś usiadł i naprawdę tam miał jakiś jeden pomysł, to nie jest jakieś takie rozdmuchane, nic takiego. I żeby sobie tak usiąść i je przejść. Jakby ja nie mam nic przeciwko temu. Jakby wróćmy, wypuszczajmy raz na kurde kwartał przynajmniej jeden taką produkcję, żeby sobie w to pograć. 29 recenzji. Więc akurat zyskałaś tak, swój... dopiero co wyszła. Ale The Gap. Ogólnie naprawdę moim zdaniem zacna. Na zdjęciu facet sam sobie kładzie rękę na ramieniu. Tak. I ma takiego konika morskiego jako naszyjnik w tej rączce. Dominiku, tymczasem okazuje się, że gry strategiczne za 23 miliony dolarów to nie jest dobry biznes. Tak się okazuje. Paradoks. Powinni robić walking simy. Dziękuję. Paradoks za 23 ogłosił, ogłosił, że gra Lamplighters League stworzona przez Harebrained Studios, tak? Czy Harebrained? Nie, Harebrained. Harebrained Schemes. Tym razem, nie Studios, nie okazała się sprzedażowym hitem i to na tyle się nie okazała, że Paradox powiedział, że 22, czy tam prawie 23 chyba, bo 22... 29,4 miliona dolarów, czy 22,7 miliona dolarów. Tak. 22,7. Tak, czyli prawie 23 miliony dolarów jest spodziewane, Paradox spodziewa się, że to będzie po prostu strata w finansach firmy, że gra nie, tak jak oni śmiesznie powiedzieli, że są cautiously positive, coś takiego, jeżeli chodzi o liczbę grających w subskrypcyjnych serwisach, chyba chodzi po prostu o Game Passa, bo nie wiem, czy gdzieś indziej subskrypcji jest ta gra, to no nie sprzedała się i no Paradox po prostu uznał ją za stratę finansową i niesie to ze sobą szereg konsekwencji i dla Paradoksu, i dla Paradoksu finansowych, a dla Harebrained Schemes takich konsekwencji, że najpierw Paradox zwolnił ludzi w tej firmie i według plotek było to nawet 80% załogi. Jakiś tam przedstawiciel anonimowo na Reseterze takie informacje podał, więc to tam oczywiście jest niepotwierdzone i jakaś tam plotka. A
potem po tym zwolnieniu jeszcze dodatkowo po prostu wypuścił ich na wolność. Jakby to jest okej, o tyle spoko, że Paradox był właścicielem Harebrained Schemes, przejął ich, więc po tej porażce fakt, że najpierw zwolnili 80% osób, ale potem powiedzieli im, że jeżeli chcą, to mogą sobie dalej robić te giereczki, ale pod tą nazwą, ale bez praw oczywiście do jakichkolwiek marek, które zrobili dla Paradoxu, czyli zarówno Lamplighters League nie mogą zrobić kontynuacji, jakby chcieli, jak i oni jeszcze Mechoriora robi, znaczy Battletecha, tak. Shadowruna. I więc jeżeli teraz będą chcieli dalej kontynuować swoją egzystencję jako studio niezależne, to praktycznie te gry mają, o tyle mają, że mają je w swoim cudzysłowie CV, tak? Ale nie mogą dalej nic z nimi robić. Jest to kolejna z kilku takich historii w ogóle w ostatnich miesiącach, bo mieliśmy bardzo niedawno informację o tym, że Team 17, czyli firma, która cały czas przez te wszystkie lata, zarówno dla mnie, jak i dla ludzi piszących newsy w internecie, to jest ta firma od Wormsów. Mimo, że... Mimo, że oni już teraz są chyba bardziej wydawcą nawet niż producentem gier, czy tam deweloperem. Tak, Dredge nawet wydali. Tak, tak. To też jestem bardzo szalenie wdzięczna. Tak, to... I w ogóle to te portfolio... Po tym jak Devolver zaczął ścinać swoje portfolio, to Team 17 tak nagle wypłynęło. Ja wiem, że to pewnie nie jest ze sobą stricte związane, ale no, Team 17 daje dosyć dobre deale wydawnicze. Tak, ale też musieli zwalniać ludzi i jakieś tam straty notowali. I było też... gdzieś tu miałem Embracer. Firma, która w ogóle była zbawcą i mesjaszem. To w ogóle, jeżeli chcesz stworzyć takie korpo, takie science fiction korpo i nazwiesz je Embracer, to jakby tak. wie, że to są bad guys automatycznie z tej samej nazwy po prostu. Tak, oni mieli taką falę wielkich zakupów i wielkich przejęć i wielkich obietnic. Mieli stać się nowym, nie Take-Two, tylko była taka firma, która była i później przestała istnieć i oni pokupowali pełno marek od niej. No kurde, nie pamiętam teraz. THQ, tak. Nakupowali THQ, kupili przecież jeszcze tego Tomb Raidera, Crystal Dynamics, więc były wielkie nadzieje, że będą kolejnym wielkim wydawcą. Okazało się, że w czerwcu 2023 ogłosili restrukturyzację i mającą doprowadzić do naprawienia finansów firmy. Znaczy, Embracer to w ogóle nie jest wydawca, co nie? Tak, to jest taki byt finansowy, co nie? Tak, oni posiadają wydawców i tak, i tutaj o tyle jest śmieszna ta sytuacja Embracera, że oni muszą załatać stratę finansową wynikającą z tego, że się nie dogadali z Saudyjczykami, z saudyjskim takim funduszem inwestującym też w rynku gier. I ta umowa z Saudyjczykami miała być na 2 miliardy, więc tak. Oczywiście wszyscy się spodziewali, że to będzie doskonały biznes. Jak ona nie wypaliła, to teraz to jest oczywiście strata. To jest ten moment, kiedy ja nie rozumiem kapitalizmu, co nie wiem. Ale tak, ale teraz krążą, Embracery krążą po swoich firmach i szukają tam oszczędności właśnie, żeby te pieniądze jakoś tam zaksięgować. Wyciągają nie? Drobne. Krąży plotka, że chcą Gearboxa sprzedać. Chcesz kupić? Jest taka plotka. Ja nie. Ja myślałam, żebyśmy się zrzucili, co by na to. I teraz ja chciałam powiedzieć, że na PGE Gearbox miał bar borderlandsowy. Oczywiście, że miał bar, no. Tak, ale nie można tam, bo to było 18+, jakby nie mogłeś tam po prostu wejść, jeżeli tam byłeś dzieciakiem, który przyszedł na PGE. A, ale mogłeś wejść jako dorosły człowiek sobie kupić tam whisky. To jest rzecz, którą zrobił Gearbox. W ogóle mi to nie dziwi. No właśnie. A przed tym barem stał jeszcze typ przebrany za tych ziomeczków z Borderlandsa, w sensie był w samych spodniach i w tej masce. Tak? I stał i pilnował, żeby tam dzieciaki nie wchodziły, co też bardzo classy Gearbox, jakby... Keep being Gearbox, no. Tak. Just Gearbox things. Wracając do Lamplighters League i do Harebrained Schemes, ja w sumie trochę pograłem, bo ona jest w Game Passie.
po tej grze totalnie nie widać, że ona kosztowała 23 miliony dolarów. Ja powiem, dla mnie to jest szokujący budżet, jak na taktyczną gierkę indies, nie? No tak. Bo to, i... znaczy, no takie z wyższej półki trochę indie, ale no właśnie, 23 miliony dolarów? Czy to jest indie z wyższej półki? Nie, moim zdaniem. To jest indie, to jest, ta gra wygląda, działa, brzmi jak niskobudżetowa gra. I tylko powiem jedną rzecz, może być to związane, bo podobno to studio jest w Seattle ulokowane i podobno jest to jedno z najdroższych miejsc, jeżeli chodzi o tworzenie gier, więc być może też to ma jakiś tam wpływ na to, nie? Ja musiałam tylko się zastanowić tak z wami, Dominik tutaj matematycznie może rozwikłać moje wątpliwości. Ile Walking Simów by się dało zrobić za 23 miliony? 23 miliony. Trzy co najmniej. Milion. 23 miliony Walking Simów dało by się zrobić. Milion? Każdy za 23 dolary? Nie, 23 miliony każdy za dolara. Nie, ale naprawdę, jakby tak... No zastanawiam się, czy to jest normalny budżet, bo jakby no i Paradox, i ci ludzie z Harebrained Games, oni się wydają mieć doświadczenie, jakby i Paradox, no i jakby nie, że wydają się, tylko mają doświadczenie. Paradox wydał mnóstwo gier, od dawna jest na rynku, tutaj ci ludzie z tego studia robili wcześniej Shadowrun, robili właśnie mech coś tam, co nie? Battletech, właśnie. Dziękuję. Więc oni mają doświadczenie. Oni wiedzą, jakby co robią i ile to kosztuje. I czy, jeżeli to jest normalna cena dla gry, turowej gry strategicznej, umówmy się, turowe gry strategiczne to jest jednak jakaś nisza. Co nie? To nie jest taki gatunek w stylu, kurde, The Last of Us i, czy Call of Duty. Nie jest to taki, który idzie szeroko łamą. Plus to, co mówisz, do tego jest to zupełnie nowa marka. Tak. W oryginalnym świecie, nie bazująca na niczym, co ludzie znają, więc... Tak. I do tego jeszcze, a bazująca na takiej pulpowej twórczości z lat 30, 40, 50, takim Indiana Jonesowym, takim prawdziwym Pulp Fiction, nie? Takim The True Pulp Fiction, nie? Co też nie brzmi jak... Co też nie brzmi jak tak, to nie jest cyberpunk, to nie są zombie, co nie? Tylko to jest jakiś oryginalny setting, co nie? No, tak jak mówię, dla mnie, jak ja usłyszałem, ile ta gra kosztuje, to sobie pomyślałem, ja pierdzielę, co nie? Jakby szok, nie? I... Gdzie byli wydawcy? I wracając do samej gry, mówię, ja w nią trochę pograłem i po pierwsze w ogóle tego nie widać. Ona ani nie jest zbyt ładna, ani zbyt dobrze nie działa na konsoli. Tak, ani nie ma takiego za fajnego feelingu podczas tego strzelania, co być może dziwnie brzmi, jeżeli mówię o feelingu strzelania w strategii turowej. Ale to też jest coś, co od czasów XCOM-a te gry robią coraz lepiej i coraz większy nacisk na to stawiają, żeby... Jeżeli ten twój ludzik strzela do kogoś, na przykład ta gra, której twórcę mieliśmy w podcaście. Showgunners, bardzo fajnie to robiła. Pozdrawiam Kaspera Szymczaka. I też Gears Tactics, przy wszystkim, co można o tej grze powiedzieć, nie jest to może zbyt dobra gra, ale to miała bardzo dobrze ogarnięte, że jak ten ludzik strzela, to faktycznie to strzelanie fajnie wygląda, te animacje są ładne i tak dalej. Super tego brakuje, takie jest to tanie, ta kamera, jak masz takie przybliżenia, że widzisz, jak twój ludzik strzela, to z 30% czasu jakieś pudełko mam na środku, które zasłania tego ludzika, bo akurat coś jest z lokacji i ta kamera tak się ustawia. W ogóle nie czuć, mówię, jakiegoś szlifu, że to jest taka droga gra, to ona totalnie wygląda jak jakaś taka kurna indie giereczka zrobiona przez czterech ludzi za kurna pizzy i browary. No właśnie, tak, jeżeli to jest normalny budżet dla takiej gry, to ja sobie nie zdawałem sprawy, jak wielkim problemem jest to, że cena produkcji gier rośnie, co nie? Tak. Tak, i ja w ogóle nie chcę, mówię, tak się trochę zmusiłem, żeby tam z godzinkę czy dwie w tę grę pograć, ale w ogóle nie mam ochoty grać w nią dalej. I nie wiem, czego oni się spodziewali tak naprawdę właśnie, bo nic tutaj nie ma takiego, co by jakoś świadczyło, że ta gra może się sprzedać jakkolwiek, no. Jeszcze mam jedną refleksję. Jak grałem wczoraj, na lokacji był taki, na takim molo stałem i tam na tym molo stał przeciwnik i ja podbiegałem, tam moja babka bije wręcz, więc podbiegłem, żeby go zbić i byłem zszokowany i niesmaczony tym, że nie mogę po prostu popchnąć do wody, żeby spadł z tego pomostu. Bo to jest coś, co Baldur's Gate wprowadził do tych gier i teraz już niestety od,
od teraz będzie to musiało być w każdej grze, bo jest to dziwne, jak nie mogę popchnąć. W Baldur's Gate to działa, ponieważ w Baldur's Gate na jakby na codzienności jest to, że pustka jest dookoła, co nie? Że tam jest kawałek lądu, a tam dookoła jest pustka, przepaść albo coś takiego. To normalne lokacje tak nie działają. Jakbyś popchnął żołnierza do wody, to on by pływał i urośnił się na powierzchni. I to jeszcze było tak naprawdę tam tuż przy brzegu, więc tam po tak. kolana by wpadł do tej to wody. To mogłoby być bardzo mało zabójczy atak. Ja bym chciała powiedzieć tylko, bo weszłam sobie do Metacritic tej gry i ona ma 75%. W sensie 75 na 100, więc jakby nie jest też chyba najgorsza. Ja nie twierdzę, że ona jest najgorsza, bo ja w nią za mało grałem. Ona być może jest zupełnie spoko, ale mi bardziej chodzi o to, że nie widać w niej jakiegoś takiego wysokiego budżetu. To jest taka giereczka, no. Ja się nią trochę interesowałem. Giereczka. Na cytat na pudełku. Taka giereczka, no. Ja się nią trochę interesowałem, bo ja lubię takie gry i zasadniczo, jak tam przeczytałem, obejrzałem kilka recenzji, to konsensus jest taki, że ona jak działa, to działa w fajny sposób, natomiast tam są generowane misje, co nie takie zaskryptowane, tylko proceduralnie robione i one, ich jest po prostu za dużo, one są nudne, często nic tam się nie dzieje fajnego i to jest taki wypełniacz, który nie sprawia frajdy, a jest go dosyć dużo w tej grze, więc jakby jak ona jest fabularna i wyreżyserowana i tak dalej, to jest super, ale często taka nie jest i wtedy jest nudna. Tak, więc to mnie odstraszyło od kupowania jej. Ja bardzo się boję tych właśnie takich generowanych proceduralnie misji i często one nie wychodzą, co nie? Też jest tak, że żyjemy w roku pańskim 2023, w którym to ona wychodziło i wychodzi cały czas, praktycznie w każdym miesiącu jakaś wielka, dobra gra, albo głośna przynajmniej, jeżeli nie dobra, tak jak Starfield. Więc to też z całą pewnością jest jakimś tam powodem, tak, porażki Lamplighters League, że to jest taka przeciętna, może w najlepszym wypadku, gra strategiczna z nową marką i w takiej konkurencji, jaką ma, no ciężko to było cokolwiek. No mówię, nie wiem, czego oni się spodziewali, naprawdę nie wiem. Starfield to w ogóle tak umarł, co? Wziął i umarł. Słaba jest ta gra, no. Jest po prostu no tak, słaba. Tak, ale jakby czy jest na tyle słaba, żeby wiesz, wziąć i umrzeć, jednak tam jest bardzo dużo gry w tej grze, tak? Chyba ludzie grają. Może będzie żył przez następne 20 lat, jak Skyrim, nie? Chodzi mi bardziej o to, że nikt o nim nie mówi, tak? Jakby na tej zasadzie, mm-hmm. że on umarł, że już jest zapominalny, że w ogóle Starfield wyszedł, a to miało być, wiesz, tu boom, przychodzi Bethesda, mamy Starfielda i tylko ciekawe, gramy, czy tak? coś jeszcze... No oni oczywiście, jak każdy, zapowiadają, że będą ją wspierać przez lata i że będą DLC i tak dalej. Ciekaw jestem, czy naprawdę tak będzie, bo... Ale Bethesda nie ma w historii porzucania tak naprawdę nie ma. Swoich gier. Nie. Redfalla teraz naprawili. Więc może ją naprawią. Po oczekiwaniu nikogo. Redfall to no, Bethesda, no ale mówimy o Bethesda Game Studios, nie? W tym sensie, że... Tak, tylko że oni chyba nie mieli... Nie no, chcę powiedzieć, nie mieli tak słabej gry, ale przecież Fallout 76 był aktywnie nienawidzony przez ludzi, a go nie porzucili, więc no być może coś z tym Starfieldem porobią ciekawego jeszcze, bo... Nie chcę gadać o Starfieldzie, no ale włożyłem w niego z 60-70 godzin i żałuję każdej z nich, o tak powiem. Znaczy, ja tylko... te 10 czy 12, co pograłam, to nie jest tak, że żałuję tych 12 godzin, bo zobaczyłam cokolwiek w niej, ale czy mam po prostu ochotę, wiesz, zawsze gry Bethesdy miały taki thing, że nawet jak były debilne, patrz Fallouty, to jednak ten system, jakby ta systematyczność świata, to tam chodziłeś i strzelałeś i te numerki szły do góry, albo w dół, jakby, tak? A to nawet tutaj to nawet w jakiś sposób mnie do tego nie przyciąga i nie działa. No. Ja powiem tylko, że w mojej banieczce, jakby w moim tam na moich socjalkach i wśród moich znajomych jeszcze istnieje temat Starfielda. To nie jest tak, że już się nie gada o nim, nie? Okej, czyli nie umarł. Tak. Przynajmniej wśród moich. Ktoś od was go tam tak. Robi, ten to tak. Pomóc, tak? Dobra. Tomek, co Hej, jest Tomek. Grane? Tomek, śpisz? Tomek nie śpi. Tak, chcieliście coś zapytać? Nie. Ja... Pytamy go o coś? Tomek, a co jest u ciebie grane? Tak, ja też dzisiaj jestem z młodzieżą, dzisiaj każdy z nas jest trochę z młodzieżą. Przyszedłem
kokon. Tak będę mówił, ponieważ jak rozmawiałem z Iwoną, to cały czas mówiliśmy kokon, nie mówiliśmy kukun, tylko kokon po prostu. Więc wszedłem kokon. To jest nowa gra człowieka, który zaprojektował Limbo i Inside. I on się nazywa Jeb Carlsen. Jest chyba jednym z lepszych, no takich najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o gry takie logiczne projektantów w Europie, może być może na świecie. On odszedł z Playdead w 2016 roku i od tego czasu właśnie planował zrobienie kokonu. 7 lat mu to zajęło, stworzył w międzyczasie jakby drugie studio i teraz ta gra wyszła. Wydała to Annapurna Interactive. To studio jego się nazywa Geometric Interactive, więc są bardzo interaktywni są tutaj. Wydała to Annapurna i gra zaczęła zbierać rewelacyjne oceny. Co nie? Tam 9 na 10, 10 na 10 i tak dalej, więc stwierdziłem, że spróbuję. Jest to rzeczywiście bardzo dobra gra. Jakby odpaliłem ją, ona trwa ze 3-4 godziny. Przedłem ją jednego dnia na dwóch podejściach, bo byłem mega wkręcony i nie chciałem stracić takiego zapału, takiego mojego zanurzenia w tej grze, więc ogólnie tak bardzo polecam. Jakbyście chcieli zobaczyć Cocoon, jest chyba na wszystkich platformach i chyba jest też na Game Passie. Jest w Game Passie, tak. Tak, za darmo, jeżeli zapłacicie, co nie? Tak. Więc tak, co to jest za gra? To jest ciekawe, bo ja mam tak, czy kojarzycie taki stary film, ale wielki, wielki sukces, to kojarzycie, Men in Black. Tam na końcu Men in Black okazywało się, oni cały czas szukali galaktyki i szukali czegoś olbrzymiego, a na końcu okazywało się, że ta galaktyka była zamknięta w takim naszyjniku, który kot nosił. To była taka kulka po prostu na szyi kota. Więc jakby Jeb Carlsen wziął ten pomysł i wziął jeszcze żuczka gnojowego, czyli takiego robaczka, który nosi, albo jeździ na kulce gnoju, albo nosi gnojaczka. Ją na plecach, albo pchają jak, i tak dalej. Więc te dwa pomysły wziął, tą galaktykę zamkniętą w kulce i żuczka gnojowego, który tam pcha kulkę przed sobą i połączył je w grę logiczną. I mamy grę, w której to jest tak jak Limbo i tak jak Inside, gra opowiadająca historię bez żadnych słów, gdzie po prostu wpadasz w gameplay w środku i idziesz przed siebie, rozwiązujesz zagadki i w pewnym momencie kończysz grę i jakby wszystko jest otwarte dla twojej interpretacji, tylko tutaj jak w Inside, jak w Limbo to chodziło o jakieś właśnie limbo, jakieś takie, nie wiem, zawieszenie między życiem a śmiercią, coś takiego, co nie? W Inside to chodziło o jakiegoś uciekającego chłopca, jakieś eksperymenty, jakieś niewiadomo spiskowe teorie, coś takiego, co nie? To tutaj chodzi o coś właśnie, jakieś takie kosmologiczne jest tutaj, taki klimat jakiegoś odkrywania światów, planet, jakichś takich kosmicznych bytów i tak dalej. Takich kosmicznych bytów w sensie istniejących, żyjących, działających stworzeń o skali kosmicznej, że się tak wyrażę. Lądujesz sobie jako ten żuczek w świecie, który jest dla ciebie zupełnie obcy, którego ty nie rozumiesz, aczkolwiek jedyne, co możesz robić w tym świecie, to naciskać A. wszystko, jeżeli to, co chcesz robić, to naciskanie A, to chcesz powiedzieć, tak? Tak? Natomiast to naciskanie jednego przycisku robi zaskakująco dużo interakcji. Jakby to nie jest tak, nigdy nie czujesz się ograniczony w tym świecie. Za każdym razem, jak wydaje ci się, że chcesz, powinieneś coś zrobić, to prawie na pewno możesz to zrobić. I to jest po prostu bardzo dobrze zaprojektowane sterowanie postacią, ograniczone do jednego przycisku, ale mimo wszystko działa i mimo wszystko jakby czujesz, że to nie jest ograniczające, nie? I bardzo szybko odkrywasz właśnie taką pierwszą kulkę, w którą możesz wejść i tam w środku jest świat. Drugi świat. I tam w środku też masz zagadki. I możesz też z niej wyjść i możesz ją wziąć na plecki i po prostu chodzić sobie z tą kulką. I niedługo, to też nie jest jakby duży spoiler, niedługo odkrywasz kolejną kulkę i tych światów jakby tam, jak się można spodziewać, jeszcze coraz więcej. One też mają, dochodzi do pewnych interakcji między nimi, czasem masz światy w światach i musisz też jakby manipulować nimi i tak dalej. I skaczesz pomiędzy jakby kolejnymi takimi planami egzystencji, co jest dosyć interesujące i takie gmatwające myśli, jak się o tym myśli, jak się sam zastanawiasz, na którym planie jesteś teraz i gdzie musisz pójść teraz, żeby zrobić to, co chciałeś zrobić. To jest jakby taki kluczowy element, takie właśnie rozkminianie tego, takiej kolejności właśnie, no, płaszczyzn egzystencji, jakoś tak to nazwę, nie? Rozkminianie tej kolejności, tych płaszczyzn egzystencji, gdzie ty teraz chcesz iść, żeby trafić tam, gdzie powinieneś trafić i to zrobić,
to jest taki główny element budujący tutaj zagadki logiczne w tej grze. Te zagadki, tak jak trochę w Insight, one raczej nigdy nie są trudne. To jest raczej taka gra nastawiona na taki flow, że po prostu idziesz przed siebie i rozwiązujesz rzeczy. Jakby jeżeli widzisz jakiś element interaktywny w tym świecie, to najprawdopodobniej, to prawie na pewno on jest związany z... Musisz go wykorzystać do rozwiązania jakiejś zagadki, co nie? I często taką metodą po prostu albo prób i błędów, albo po prostu posuwania fabuły do przodu, rozwiązujesz te zagadki. Metoda posuwania, przepraszam. Też o tym pomyślałem, więc spoko. Rozwiązujesz te zagadki. Bardzo dojrzali dzisiaj. Tak. Rozwiązujesz te zagadki i one są rozwiązane, jakby, nie? Więc to jest gra, która ma kilka trudnych zagadek i ma kilka takich momentów, że czułem taki moment eureka, ale ona na tym nie bazuje, co nie? Ona raczej bazuje na takim właśnie... To zrobił Insight zajebiście, co nie? Jakby ja za to najbardziej cenię Insight, że tam po prostu grałeś, tam po prostu bardzo często przechodziłeś za pierwszym razem tą grę i to było super, co nie? To było tak... Bo ja już, mój panie jest jeszcze... bardzo erect. No. Ile godzin? 3-4 godziny gameplayu. Też taka... bardziej być nie możesz. Też taka gra dla starych ludzi. Tak. Więc to jest gra, która dała mi kilka takich momentów eureka, ale to jest gra, która moim zdaniem mniej bazuje na takim poczuciu, że ty myślisz, że jesteś mądry, a bardziej bazuje na takim poczuciu, że ty myślisz, że twórcy tej gry są bardzo mądrzy. Bo cały, jakby ja jestem pod wielkim wrażeniem, tak. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak ona jest zaprojektowana i co tam się dzieje, co nie? I to, jak ta gra, jak ja szybko jakby wszedłem w takie kolejne myślowe, które narzuca ta gra, jak myślenie o tych kolejnych planach egzystencji i o wchodzeniu w światy, wychodzeniu między nimi, manipulowanie nimi, jak to się stało takim moim naturalnym torem myślenia, co nie? Jak czasem miałem takie momenty, że się zatrzymywałem i myślałem, co tu się właśnie dzieje, ja myślałem, ja pierdzielę, co oni tu od ja nie powilili. A jednocześnie właśnie grając tą grę w ogóle nie miałem takiego wrażenia, że jestem zagubiony, że to jest jakieś ekstremalnie skomplikowane, ani nic takiego, więc uważam, że to jest gigantyczny sukces tej gry, co nie? Jakby naturalny stopień skomplikowania, stopień skomplikowana, który gracz odbiera jako naturalny, co nie? Mimo, że ta gra jest skomplikowana, jest wielopoziomowa i tak mówię, na poziomie tego, jak ona była robiona, jak była projektowana i podejrzewam, że jak była playtestowana, to musiało być strasznie trudne i strasznie dużo musiało być takiego wychwytywania, takich momentów, czy gracz jeszcze wie, co robi, czy już nie wie, co robi, czy już robi na ślepo po prostu rzeczy i one zostały wszystkie wychwycone, moim zdaniem, i to doświadczenie jest super. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się grało i bardzo polecam tą grę, jeżeli szukacie dobrej gry logicznej, co nie? Taki bardzo, to jest dosyć klasyczna gra logiczna z tego takiego nurtu, który zapoczątkował w ogóle cały taki boom gier indie w latach tam 2008-2009, coś takiego, co nie? Ja bym ją trochę porównał, nie wiem, do Limbo, i do Insight, ale też do tam Braid'a wcześniej, jakiegoś Feza i tak dalej, co nie? Taka gra, gra logiczna, która polega w swoim gameplayu na rozwiązywaniu zagadek po to, żeby pchnąć akcję do przodu, a akcja jest pchana do przodu po to, żeby natrafić na kolejną zagadkę, którą musisz rozwiązać, co nie? Po prostu. Jest bardzo ładna ta gra, ma właśnie poza tym, że ma bardzo uroczego takiego różkowego bohatera i to, że on nosi te światy na pleckach, to jest takie urocze i w ogóle zaskakująco się przyzwyczaiłem emocjonalnie do tych światów, co nie? I tak zawsze uważam, o tam, to idę teraz ze swoim światem na pleckach, muszę go gdzieś odłożyć, co nie? I to jest fajne, te światy są odpowiednio obce, jakby takie na pół robotyczne, na pół biologiczne często, ale zawsze to jest bardzo spójne, co tam robisz. Ona bardzo często ma takie jednorazowe rozwiązania zagadkowe, że teraz będziesz robić to. I robisz to przez jedną zagadkę i później kończysz to robić i już gra do tego nie wraca. I to było świeże, to było fajne, to nie jest nadmiernie eksploatowane i jest tego bardzo dużo jakby w tej grze. Tam przynajmniej kilkanaście takich zagadek właśnie, które są takich mechanik, które są wprowadzane na 15 minut rozgrywki, a później porzucane i idziemy dalej, co nie? Oczywiście są też takie jakby korowe mechanizmy, co nie? Każdy z tych światów, to jest jeszcze ważne, co powiem, każdy z tych światów, jak go twój żuczek nosi na plecach,
nadaje mu pewną umiejętność specjalną, co nie? Więc to też jest ważne, żeby manipulować, żeby, jak już masz więcej tych światów, żeby je odkładać w pewnym momencie i wiedzieć, który świat musisz nosić na pleckach, żeby móc robić dane rzeczy w świecie, co nie? I te dane rzeczy w świecie oczywiście są tam, służą do rozwiązywania zagadek, bo ten świat jest po prostu cały zaprojektowany do tego, żeby żuczek po nim chodził i rozwiązywał zagadki, co nie? To jest trochę minus tej gry, że ona ci przedstawia cały szereg obcych światów, które później jakoś tam fikcji to ma jakieś tam znaczenie, czym są te światy i tak dalej. Natomiast one nigdy nie wyglądają jak realne światy, które mogłyby być realnie zamieszkane przez jakiś ekosystem, jakieś stworzenia, tylko to są zawsze takie areny do rozwiązywania zagadek, co nie? I tam nic więcej w tym świecie nie ma, poza tym, że poza elementami, które pomagają żuczkowi rozwiązywać zagadki i poruszać się do przodu, co nie? Więc to jest trochę rozczarowujące. Ma świetny sound design, w ogóle to jest, nie wiem, Dominik, ty mi możesz to powiedzieć, nie wiem, czy przygodówki i gry logiczne to robią często, ale tutaj są takie momenty, gdzie chyba projektanci się trochę spodziewali, że gracze będą robili coś metodą prób i błędów. I jak zaczniesz coś robić dobrze, to wchodzi taki delikatny motyw dźwiękowy, który ci sugeruje, że robisz coś dobrze. I to jest zajebiste. Jak ja się nauczyłem, że gra to robi, to nagle miałem takie, o kurde, dobra, to teraz to będę kontynuował robienie tego, co nie, bo gra mi sugeruje, że to jest okej. To jest sprytne. Ja w ogóle bardzo lubię projekty... Gry, tak. Projekty gier przygodowych, które właśnie biorą pod uwagę to, że gracz będzie kombinował. No takim idealnym przykładem jest Obra Dinn, który jest totalnie zrobiony w ogóle pod to. Co się takiego rozmawiło, że lubię gry? Jakby to było twoje zdanie, to by było po prostu... Ja w ogóle ogólnie lubię gry. Natomiast mam jeden tam, poważny... Wiesz, tam gdzie muły się biją daleko do rzeki, no. Jeden poważny zarzut wobec tej gry to jest taki, że ona posiada walki z bossami. Te walki z bossami są tak pół na pół. Polegają na rozwiązywaniu takiej zeldowej zagadki trochę, jakby co robić, żeby przeciwnik dostawał obrażenia, ale jest w nich też taki drobny element zręcznościowy, ty możesz odnosić obrażenia i one cię nigdy nie zabijają, ale cię cofają do początku walki, co nie, tam wyrzucają cię ze świata, musisz do niego wracać, znowu iść do tego bossa tam przez moment. I to mi się wydaje jest totalnie niepotrzebne w tej grze, jakby co nie, jakby ja nie gram w taką grę po to, żeby ona sprawdzała nawet na takim podstawowym poziomie moje zdolności zręcznościowe. Ja chcę tam rozwiązywać zagadki, myśleć o tym i te walki z bossami raczej mnie irytowały niż dawały mi satysfakcję z tego, że je pokonywałem. One nie są trudne, to nie jest tak, że tam się zacinasz na godzinę, tylko raczej 5-10 minut, jakby 3-4 podejście do takiej walki masz, ale bardzo często, no praktycznie na wszystkich tych walkach było już tak, że już ten element logiczny, taki zeldowy, już rozwiązałem, już wiedziałem, co muszę robić, żeby zadawać obrażenia przeciwnikowi, jak go pokonać, ale go nie pokonywałem, bo ta gra nie jest dobrą zręcznościówką, więc nie wychodziły mi niektóre rzeczy i musiałem się cofać. I tak jak musisz to powtarzać 3 razy, mimo że wiesz, co chcesz zrobić i wiesz, co masz zrobić i wiesz, jak pokonać tego bossa, no to jest po prostu trochę irytujące, co nie? Takie, mówię, to nie jest żaden game breaker i to nadal jest super gra i nadal mi się świetnie grało. I te walki z bossami też są dosyć pomysłowo zaprojektowane. Te rzeczy, które ty musisz robić są fajne i są ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że dużo lepiej by wybrzmiały te walki z bossami, gdyby tam ta stawka jakby walczenia była zerowa. Gdyby tam chodziło tylko i wyłącznie o rozwiązanie zagadkę po to, żeby zabić tego bossa, co nie? Ale ogólnie bardzo polecam. Cocoon się nazywa ta gra, Cocoon. I to jest kawał dobrej gry. No, ona zbiera rewelacyjne recenzje, być może to będzie na koniec roku. Nie, mam zamiar się w nią pograć, już mnie tak przekonały, że jakby jeszcze 4 godziny, dude, jeszcze szanuję mój czas. Tak. Czy podziękowałaś za granie? Nie przetrwałem całych napisów końcowych, więc nie jestem pewien, co nie. Ona, w ogóle to, co powiedziałeś, że ona szanuje twój czas. Ona szanuje twój czas nie tylko pod tym względem, że ona trwa 3-4 godziny, ale pod tym względem, że w trakcie tych 3-4 godzin ani razu nie miałem takiego poczucia, że to jest jakiś taki filler content, nie? Że tutaj po prostu tam cały czas robisz fajne rzeczy. Cały czas masz wrażenie, że ta gra jakby ma pomysł na to, co zrobisz następne, co nie? Na kolejną zagadkę, na kolejną planszę, na kolejne przeskoczenie, na kolejny świat i tak dalej, co nie? Cały czas masz takie wrażenie, że no, że robisz, że posuwasz się do przodu, robisz coś fajnego i gra ma pomysł na siebie. Posuwasz.
Tak, więc to jest coś, to jest gra, o której chciałem powiedzieć, natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o komiksie Kosmos, który się dzieje w kosmosie. Iga, już możemy ten żart już możemy tak zdjąć z planszy? Nie. Tak. Nie ma zgody. Komiks nazywa się Kosmos i jest po prostu wielka czarna okładka z kosmosem. Astronautką radziecką na tej okładce i z wielkim czerwonym napisem Kosmos. Tak jak mówię, komiks wydało wydawnictwo Team of Comics. Stworzyli go scenarzysta Pat Perna i ilustrator Fabien Bedul, tak bym przeczytał to nazwisko, Bedoul. I to jest historia próby pierwszego lądowania na Księżycu, która nastąpiła przed naszym historycznym pierwszym lądowaniem na Księżycu. Jakby ląduje... Ale to jest fikcja, tak? To jest fikcja, tak. To jest fikcja. Totalnie, oczywiście tak. Ono się zaczyna od tego, że Neil Armstrong ląduje na Księżycu, wbija flagę amerykańską, idzie sobie na ten spacer księżycowy i odkrywa, że tam już ktoś był na tym księżycu. Tam są zwłoki radzieckiej kosmonautki. Nie, wylądował. Tak. I teraz jakby cofamy się w czasie i jakby jest opowiadana historia tego, jak doszło do tego, że tam Sowieci próbowali wylądować na tym księżycu, co poszło nie tak, i tak. I jednocześnie ta narracja jest przerywana takimi bardziej współczesnymi wstawkami, quasi-historycznymi, takimi trochę wykładami, trochę spiskowymi teoriami o tym, jak do tego doszło, dlaczego to zostało zatuszowane. I to taką ma trochę mock dokumentu formułę, co nie? Ten komiks. Jest to nawet ciekawe, natomiast mam taki z tym komiksem, że on nie daje sobie za bardzo miejsca, żeby zbudować prawdziwe postaci, prawdziwe relacje między nimi i no i jakby zbudować takie miejsce na tą dramę, która tam się koniec końców dzieje, nie? Bo to jest misja kosmiczna, która poszła nie tak i jak wiemy z wielu filmów hollywoodzkich, da się tam włożyć ludzkie emocje i stawki i jakby przejąć jakoś bohatera tym. Tu się to nie bardzo udaje. Co więcej, ona trochę, to jest komiks, który też trochę takim duchu czarnobylowym próbuje powiedzieć coś na temat tego, dlaczego systemy totalitarne kiepsko sobie radzą ze skomplikowanymi projektami. Po prostu dlatego, że w systemie totalitarnym ludzie boją się, znaczy strach jest taką główną emocją społeczną i ludzie boją się raportować negatywne wiadomości albo porażki i tak dalej, co prowadzi do tego, że wszyscy mają zły ogląd tego, w jakiej sytuacji jesteśmy i jak sobie radzimy w danym projekcie i z jego rozwiązaniem i tak dalej. Jakby przejrzystość systemu demokratycznego radzi sobie dużo lepiej, bo ludzie nie boją się o swoje życie, są po prostu uczciwi. Na przykład, i tak. Są po prostu uczciwi i lepiej wiemy, na czym stoimy, co trzeba naprawić. W ogóle wiemy, że coś trzeba naprawić, a nie, że wszystko jest pięknie, co nie? I ten komiks próbuje sobie z tym poradzić, natomiast też tak ślizga się po powierzchni, co nie? Jakby tak tylko drapie tą powierzchnię i nic z tego głębiej nie wynika, co nie? Jest bardzo ładnie narysowany w takich bardzo głębokich czerniach i bielach, takich w stylu Sin City, co czasem sprawdza się super, ale... Tak, tak, ale prowadzi do tego trochę, że nie do końca czasem wiesz, jaki bohater jest na ekranie, bo ci bohaterowie jeszcze są oczywiście ubrani w te takie bardzo wielkie stroje astronautów, kosmonautów, skafandry. Bo to Rosjanie. Skafandry, tak, skafandry kosmonautów, do tego mają jeszcze te wielkie takie hełmy, co nie, więc nie do końca czasem wiesz, którego bohatera widzisz. Aczkolwiek, jeżeli was kręcą takie tematy, takie w stylu, Dominik to oglądaje, For All Mankind, tak, ten serial, jeżeli was kręcą takie właśnie realistyczne historie kosmiczne, ale nieprawdziwe, nie historyczne. Ty też oglądałeś For All Mankind przecież. Tak, oglądałem, ale ja odpadłem i przestał mi się podobać po pierwszym sezonie. Tam. Jeszcze drugi zdzierżyłem, a na trzecim już odpadłem, nie? Więc tak, jeżeli was interesują takie rzeczy, to polecam. To jest fajny komiks, natomiast jeżeli was nie interesują takie rzeczy, to nie polecam. I teraz powiem, dlaczego nie polecam. Nie polecam dlatego, że komiksy w Polsce to jest drogi hobby, co nie? Ten komiks kosztuje stówkę. Czyta się go ze 20 minut. I zazwyczaj dla mnie to jest spoko, ale
pod warunkiem, że się dobrze bawi przez te 20 minut, nie? A tak jak mówię, ten kosmos ma swoje problemy. Istnieje szansa, że się nie będziecie dobrze bawić. Ogólnie kosmos ma swoje problemy, no. Tak. Istnieje szansa, że nie będziecie się dobrze bawić. I uważam, że jak wydaje się 100 zł, jakby ja rozumiem, dlaczego komiksy tyle kosztują. To nie jest tak, że ja krytykuję ceny komiksów, ani nic takiego, co nie? Ale kupienie komiksu za 100 po to, żeby go czytać przez 20-30 minut i jeszcze się słabo bawić, albo przeciętnie bawić, no to już jest skomplikowana decyzja taka konsumencka, co nie? Więc zastanówcie się, czy byście, jeżeli macie na przykład bibliotekę w swoim mieście, w której są komiksy, my w Gdańsku mamy takie szczęście, że mamy super bibliotekę z komiksami, to bardzo bym polecał na przykład wypożyczyć ten komiks w bibliotece i go przeczytać. I myślę, że to była lepsza inwestycja czasu i pieniędzy. No. Ja muszę powiedzieć, że w filmie Piła, w całej tej serii... Który się dzieje w kosmosie. Dzieje się totalnie w kosmosie. Nie jest do końca powiedziane gdzie, ale patrząc po ilość opuszczonych budynków, myślę, że to może być Detroit. To, co chciałam powiedzieć... Może to być również układ społeczny, nie? Tak, ale to, co chciałam powiedzieć, tam jest taki wątek agentów FBI, którzy oczywiście tam są na tropie Kramera. I to jest dwóch aktorów, którzy mają takie same ryje. Ja przez połowę tam filmów, kiedy się pokazują, to nie wiem, który jest który. I w pewnym momencie jeden sobie robi tą tracheotomię i ma taki plasterek na szyi. I to mi przynajmniej pokazuje, że to jest ten typ z plasterkiem na szyi, nie? Jakby... Jak wracamy do tematów, to ja jeszcze chciałem... Nie, ja bym chciał jeszcze zostać przy Pile. No. Bo ja bym chciał się ciebie zapytać, skoro Piła ma już 10 części, to już jest ten poziom, kiedy ta sekwioloza już osiąga dosyć absurdalny poziom, nie? Tak. Myślisz, że kiedyś powstanie Piła w kosmosie? Wszystkie Piły powiedzieć, że wszystkie 10 No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, co nie? Że Piła będzie na przykład na jakiejś stacji kosmicznej, czy na Marsie, czy coś takiego. Wydaje mi się, że tak, dochodzimy już do takiego momentu, bo mam też wrażenie, jakby... Już większość tej historii została opowiedziana. Oczywiście tam można jeszcze 3 plot twisty dać, ale wydaje mi się, że będzie taki moment, gdzie będzie trzeba tam jakby coś nowego włożyć, tak? W sensie nowych bohaterów, żeby te plot twisty tam mogły dalej działać, bo oni już chyba... Tak serio jakby, o ile wciąż rozumiem, że to nie jest najbardziej w ogóle taki ambitna historia albo coś takiego, a nawet bym powiedziała więcej, ona raczej bardzo nisko jakby to celuje, to oni dosyć sprytnie rozegrali już wszystko, co dookoła tych seryjnych morderstw można zrobić, czyli właśnie nasze seryjnych hipotetycznych morderstw jakby można zrobić, bo oni tam już mieli kopikatów, tak, już mieli tam właśnie ludzi, którzy podawali się za ofiary Piły, a jakby, że to społeczeństwo jakby działa dalej, tak, pod wpływem tego, co się działo. Więc trochę nie wiem, co oni by mogli zrobić w Pile 11, chyba że jakiś kolejny throwback, tak? Że coś pomiędzy częściami się stało, co rzuca inne światło na kolejne wydarzenia, tak? Ja chciałem powiedzieć jeszcze o Lies of P, o czym zapomniałem wspomnieć, a bardzo mi się to spodobało, że twórcy jakiś czas temu chwalili się na Twitterze milionem sprzedanych egzemplarzy i tam mieli taką graficzkę i dziękowali i tak dalej, co też stwierdziłem, że jest cool. I że fajnie, że... Po pierwsze fajnie, że ta gra się sprzedała, mimo że jest w Game Passie, a po drugie fajnie, że milion to jest dla nich dużo, bo też żyjemy w takim czasie tej ciągłej inflacji sprzedaży, że gra teraz musi nie wiadomo ile sprzedać, a oni tam sprzedali milion i są bardzo happy z tego, nie? Więc to też stwierdziłem, że jest pretty cool. To jest bardzo dobrze sprzedana gra, jak sprzedajemy. Tak, no dokładnie. Zapominamy o tym non-stop przez to, jak chwalą się wynikami finansowymi tak. firmy, ale milion kopii to jest bardzo dużo sprzedanych. Tak. Taki szybki Google mi mówi, że piątek 13 poszedł w kosmos. Jason X był, się dzieje tak, w kosmosie, tak? Mhm. I że Dracula. Piła X też jest w kosmosie, ale na Ziemi. I że Dracula poszedł w kosmos. Dracula 3000 to jest, tak, się dzieje w kosmosie. Również. Więc ja bym obejrzał Piłę w kosmosie. Ja wam powiem, ja mam taki problem, bo jak ja spędziłam... 10 filmów to jest dużo filmów do obejrzenia w jednej serii, jakby, nie? Ja spędziłam bardzo dużo czasu z Piłą i ona mi się skończyła, jakby. Nie mam ten... I właśnie tak sobie siedzę i myślę, zbingowałabym jeszcze coś, co ma tyle części. Ale właśnie zarówno Piątek 13, jak i Dzieci Kukurydzy mam dosyć świeże. Jakby. Jamesa Bonda. Nie. Coś, co chcę oglądać, a nie coś, co mam centralnie w nosie. Rap, kurde, robiłam o Jamesie Bondzie, jak mało mnie interesuje. Ale właśnie całe uniwersum takiego... Marvela. Nie, ale coś, co mnie interesuje, jakiś horror albo coś takiego, co ma realnie, kurde... co jest fajne i atrakcyjne dla mnie.
Ale mam, nie wszystkie. Masz tam z 10 filmów. No, ale już, z czego większość już jest słaba. Piły właśnie, bo to jest mój problem. Wszystkie z takich rzeczy, które mnie już interesują, to już widziałam. Teraz potrzebuję, żeby ktoś mi wskazał, ej, totalnie zapomniałaś o jakiejś jednej serii, którą powinnaś zobaczyć, a jej nie widziałaś. To słuchacze niech wskażą. Tak, o komentarze, proszę. Was też, jeżeli na coś wpadniecie, to piszcie mi, chłopaki, bo wtedy sobie usiądę i będę oglądać. Tymczasem, jeżeli byście chcieli, żeby The Snyder Cut prawdziwe ujrzało światło dzienne z całym tym, z tymi godzinami kontentu w zwolnionym tempie, z tymi efektami specjalnymi i w czerni i bieli, najprawdopodobniej wielu ujęć też by było, to pamiętajcie o naszym Patronite. Tam jak 200 milionów dolarów zbierzemy, to... Pierwsze co zrobimy, obiecuję. To przemyślimy sprawę właśnie, ja bym był ostrożny. Jak zbierzemy 200 milionów dolarów, Tomek, to jesteśmy w stanie zrobić 7-godzinny podcast, okej? Okay? Właśnie, ale nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie zrobić film na poziomie Snydera. Czy ja mówię o filmie? Zaka podcasty Snydera robimy, zdajesz sobie z tego sprawę. Ale czy podcast na poziomie Zaka Snydera jesteśmy w stanie zrobić za 200 milionów dolarów? Tak, słyszałeś, jakie gówniane podcasty on robi? Zack Snyder raczej jest znany z tego, że właśnie przepala strasznie duże ilości pieniędzy, nie, w swoich filmach. No to tak, akurat moglibyśmy zrobić. Filmy, ale robimy przepalić duże ilości pieniędzy. Dobra, więc tak, jeżeli byście chcieli, żebyśmy przepalili 200 milionów dolarów na nie wiadomo co, to pamiętajcie o naszym Patronite. Jesteśmy na tym Patronite i super, że nas wspieracie. Jeżeli nas nie wspieracie, bo nie chcecie, to też super, jakby żadnego przymusu tu nie ma, nic nie będziemy chować. Chcielibyśmy podziękować najbardziej Muffinkowi, Jarosławowi, Bartkowi i Tomaszowi za to, że nas wspierają na najwyższym progu, ale jeżeli nas wspieracie na niższym progu, to też jest super i też jest fajne i nie powinniście mieć żadnych kompleksów, powinniście nas dalej wspierać i tak jak tutaj mówimy, 200 milionów dolarów to jest teraz nasz kolejny próg. Kolejny to jest nasz kolejny próg. Żeby, co nie? No, to tyle. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Dobrze.